Zatem mnie również jest bardzo miło Państwa powitać na dzisiejszym webinarze poświęconym innowacji językowy spacer wirtualny. Dzisiaj przedstawimy Państwu innowację wypracowaną przez Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST i będą tu dzisiaj z nami prezes Towarzystwa GEST Olgierd Kosiba. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Witam serdecznie. Tak jak już powiedziałam, to jeszcze powtórzę dla osób, których nie było. Są dzisiaj z nami dwie tłumaczki języka migowego, Karina Aksenczuk i Kamila Krasoń, również z Towarzystwa GEST. Wszelkie problemy techniczne, które się mogą dzisiaj pojawić, będzie dla Państwa rozwiązywać niezawodna Olga Zioła, podpisana jako generator dostępności. Gdyby cokolwiek się działo u Państwa z dźwiękiem, obrazem, były jakieś problemy z połączeniem, to tutaj prosimy o kontakt z Olgą na czacie, o wskazanie, że są jakieś problemy i Olga pomoże je rozwiązać. Okay. To jakby tak tytułem przedstawienia. Bardzo nam jest miło, że spotykamy się. Tak, webinar potrwa około 2 godzin. Zobaczymy, jak to przebiegnie, jakie będzie zapotrzebowanie. Liczymy na dyskusję i wymianę poglądów w czasie webinaru. Będziemy przede wszystkim dzisiaj skupiać się na tym, żeby pokazać Państwu, jak działa samo rozwiązanie językowy spacer wirtualny, bo w swoich ankietach wskazali Państwo, że to właśnie jest dla Was najbardziej interesujące, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym rozwiązaniu, więc my oczywiście w trakcie webinaru udamy się w taki spacer wspólnie. Naszym przewodnikiem będzie Olgierd. Także będzie taka okazja, żeby doświadczyć też od środka tego spaceru językowego. Webinar będzie podzielony na kilka takich bloków tematycznych i po każdym bloku będzie też czas na zadawanie pytań. Pytania można zadawać na czacie, wtedy ja je przeczytam, albo można po prostu włączyć się z dźwiękiem i zadać pytanie. Natomiast gdyby w trakcie też pojawiła się, któregoś z bloków pojawiła się taka potrzeba, to również można się włączyć, przerwać mi, zadać pytanie, to też jest zupełnie ok. Także zupełnie naturalnie i spontanicznie można się włączać. Zapraszamy do tego. Okej, okay. Jeszcze, aha, też część z Państwa w swoich ankietach też pytała o sam inkubator innowacji społecznych, bo językowy spacer wirtualny powstał w ramach wsparcia inkubatora innowacji społecznych Generator Dostępności. To jest inkubator prowadzony przez Partnerstwo Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Naszym zadaniem jest wspieranie innowatorów społecznych, czyli osób, grup, organizacji, instytucji, które przychodzą do nas z ciekawymi, nowatorskimi pomysłami, których jeszcze nigdzie w Polsce nie ma i mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie rozwoju pomysłu, przetestowania rozwiązania z użytkownikami i odbiorcami, ewaluacji rozwiązania, także wspieramy innowatorów jakby w takim sprawdzaniu, na ile rozwiązanie działa, co jeszcze można w nim zmodyfikować, poprawić. To jest wsparcie finansowe w postaci grantu, to jest wsparcie merytoryczne naszych ekspertów i mentorów. Właśnie kończymy tą edycję Inkubatora Innowacji Społecznych i wyłoniliśmy spośród blisko 40 opracowanych i przetestowanych rozwiązań wybraliśmy 4 najlepsze zdaniem ekspertów i wśród tych najlepszych innowacji znalazł się właśnie językowy spacer wirtualny i myślę, że tyle, jeśli chodzi o kontekst. Jeśli będzie jeszcze jeśli będą jeszcze jakieś pytania o sam inkubator, to jeszcze na końcu do tego wrócimy, a tymczasem
Tymczasem chciałam się skupić na dzisiejszym naszym gościu i towarzystwie Gest i właśnie zacząć od tego Olgierdzie, żebyś powiedział nam kilka słów o waszej organizacji, o jej początkach, pomyśle na stworzenie takiego miejsca. Jasne. Więc jeszcze raz, bo nie ze wszystkimi się przywitałem, bo dochodziły osoby w trakcie, jak mówiłaś, więc witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie osoby. Bardzo się cieszę, że udało się Wam wykupić czas po to, żeby się dzisiaj spotkać, właśnie troszeczkę porozmawiać na temat tej innowacyjnej metody edukacyjnej. Więc ja nazywam się Olgierd Kosiba i mam przyjemność działać na terenie Poznania, ale także całego kraju. Razem z moim cudownym zespołem widzę tutaj Monikę Lisiecką, naszą panią dyrektor, która zarządza projektami i zarządza działaniami stowarzyszenia. Widzę Martę Borkowską-Banasiewicz, osobę, bez której spacer wirtualny nie byłby tym, czym stał się. Jest też Patrycja Pawliczak. Są to osoby, które tworzyły razem, współtworzyły ze mną ten spacer. A Towarzystwo GEST od samego początku stawiało sobie za cel edukację. Jak w 2010 roku zaczynaliśmy swoją działalność, to postawiliśmy sobie taki cel, żeby kształcić tłumaczy i wykładowców języka migowego. I byliśmy wtedy taką skromną grupą ludzi w Jeleniej Górze zrzeszoną, a zarejestrowaną w Uboczu. I tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy o tym, co nas czeka, bo myśleliśmy, że będziemy sobie działać lokalnie w Jeleniej Górze i do głowy nam nie przyszło, że będziemy działać na terenie całego kraju, a już na pewno, że przekroczymy granice naszego kraju i będziemy działać czasami w sposób międzynarodowy, bo tak też się stało. Jeżeli chodzi o działania Towarzystwa GEST, no to przede wszystkim są to działania w obszarze dostępności. I to bardzo szeroko pojęte, i tak się chwilę tutaj o zrobię, nie? Chodzi o to, że kiedyś postawiliśmy sobie taki cel: głusi i słabo słyszący. I ten cel realizowaliśmy poprzez działania jako lektorzy i działania jako tłumacze. Teraz działamy w obszarze każdej niemalże dostępności, dlatego że takim obowiązkiem niemalże członków Towarzystwa GEST jest ukończenie szkolenia z zakresu koordynatora do spraw dostępności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby osoby, które są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu, wiedziały, czym jest dostępność, czym jest niepełnosprawność, jak niepełnosprawność w różnych obszarach przekłada się na komunikację. No i w związku z tym powstały dalsze jakieś takie inicjatywy. Na przykład powstał punkt protetyki słuchu. Widzę teraz, prezentacja się załadowała. Tak, tu jest zdjęcie części znacznej mojego zespołu. To przewińmy to tam. O, to jest właśnie to zdjęcie, z którego jestem mega, mega dumny. Tak jak mówię, to jest tylko część zespołu. Jak widzicie, to, nad czym ubolewamy, to nad obecność pierwiastka męskiego. Jestem jedyny, ale już pojawił się na horyzoncie drugi tłumacz, Aleks Nikolajenko, także idziemy w parytet, nie? Może kiedyś, może kiedyś. No ale to zobaczymy. Tak czy inaczej, tak jak mówię, działamy w obszarze dostępności, szkolimy, tłumaczymy dla różnych firm i instytucji, zajmujemy się tłumaczeniami także w obszarze zatrudnienia, dlatego że jeżeli firmy chcą zatrudniać osoby głuche, wynajmują nasze stowarzyszenie po to, żebyśmy poprowadzili tą ścieżkę zatrudnienia od samego początku, czyli od rekrutacji, przez badania lekarskie, przez szkolenia, do samego już zatrudnienia stanowiskowego. Z dumą mogę powiedzieć, że od 3,5 roku jesteśmy partnerem Amazona i w tym obszarze również zapewniamy tą dostępność. Dodatkowo też mamy punkt protetyki słuchu, który oficjalnie naprawdę z przytupem otwieramy już 4 grudnia. To będzie takie otwarcie połączone z obecnością ambasadora na rzecz słuchu Łukasza Kowalskiego, który jest słabosłyszącym stand-uperem, którego całkiem niedawno razem z Kariną mieliśmy możliwość tłumaczyć. Certyfikujemy też kompetencje z polskiego języka migowego. No i myślę, że jakbym powiedział, że Towarzystwo GEST to inkluzywność w najczystszej postaci, to pewnie bym nie przesadził. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten slajd. I tak, tutaj naprawdę z dumą mogę powiedzieć, zaczynaliśmy z niczego. Jako Towarzystwo GEST nie mieliśmy absolutnie nic poza
chęciami, żeby uczyć ludzi migowego. A teraz jesteśmy liderami w edukacji PJM-u. Mamy aplikację mobilną jako jedyni w Polsce. Ta aplikacja jest bezpłatna. W tej chwili pracujemy nad modelem częściowo płatnym, ale o wiele, wiele praktyczniejszym i korzystniejszym ze względów edukacyjnych, bo mamy naprawdę ogromne potrzeby, żeby jakość świadczonych usług w zakresie nauczania PJM-u się podniosła. No i mamy platformę e-learningową PJM Online, a aktualnie pracujemy nad kolejną znowu platformą Migaj.eu i tutaj dostaliśmy na to środki i te środki przeznaczamy na to, żeby powstało wspaniałe, ogromne narzędzie do nauczania polskiego języka migowego. Idąc dalej, jeżeli ktoś potrzebuje tłumacza, to może się do nas zgłosić, bo świadczymy usługi tłumacza zarówno na miejscu, jak i też online. Nagrywamy, jak widzicie, filmy. Tutaj na jednym zdjęciu jest Agnieszka Kaźmierska, na dwóch Sandra, na drugim Sandra i Patrycja, więc mamy naprawdę profesjonalny zespół. Idąc dalej, tak, punkt protetyki słuchu, czyli Patrycja, Marta, Sandra i jeszcze Martynka, która niedawno dołączyła do nas. Mamy swój własny sprzęt, nie jesteśmy w żaden sposób zależni. Dzięki temu, jeżeli ktoś nas odwiedzi, wypije kawę i powie, a ja bym sobie chciał, czy chciała zbadać słuch, no to zapraszamy obok. Oczywiście takie badanie słuchu wykonujemy bezpłatnie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej naszego towarzystwa, bo są obszary, na których zarabiamy i obszary, w których tak naprawdę zależy nam na tym, żeby pokazać ludziom dostępność, nawet jeżeli nie mają na to środków. Idąc dalej. Tak, i tutaj już tak, to jest ten moment, żebyśmy weszli trochę w kulturę głuchych. Tutaj coś, Malwina. Nie, to jeszcze nie ten moment, do tego przejdziemy później, więc myślę, Olga, że prezentację możemy na razie wyłączyć, dlatego że mamy dla Państwa jeszcze inną niespodziankę specjalną. Jesteście elitarnym gronem, które będzie miało dzisiaj okazję przedpremierowo zobaczyć film na temat gestu i na temat językowego spaceru wirtualnego. Także jesteśmy dzisiaj na premierze filmu. Olga, możesz, myślę, go zaprezentować. I to będzie bardzo dobry wstęp do tego, o czym chcemy rozmawiać, bo tam są najważniejsze rzeczy bardzo dobrze zaakcentowane, które chcieliśmy dzisiaj Państwu przekazać. Chyba dźwięku nie ma, Jest czy tak tylko naprawdę ja kluczem widzę. do wszystkiego, jest kluczem do nawiązania relacji społecznych, kluczem do edukacji, jest takim sposobem na to, żeby każdy mógł się rozwijać w sposób właściwy. I teraz, jeżeli ktoś ma problemy komunikacyjne, to ten rozwój jest rzeczywiście utrudniony, jest ograniczony. Dzięki spacerze wirtualnemu. O wiele łatwiej jest nauczyć się języka migowego, ponieważ to jest też taka zabawa, frajda, gra, możesz spacerować po tym pomieszczeniu. Jest o wiele łatwiej niż przez aplikację, gdzie masz jedną rzecz. W spacerze wirtualnym masz po prostu dużo tych rzeczy i wszystko do kontekstu, mówi ci tam, co to jest, pokazuje. Nasza innowacja edukacyjna, wirtualny spacer językowy, jest narzędziem, które pozwala na etykietyzację. Dzięki temu, że dziecko widzi przedmiot, może ten przedmiot połączyć z napisem, może połączyć z dźwiękiem, jeżeli słyszy, może połączyć ze zdjęciem oraz zdjęciem kontekstowym. Tak naprawdę nasza innowacja jest takim dobrym początkiem do komunikacji. I jeżeli ta komunikacja zostanie dzieciom udostępniona, no to rzeczywiście osiągniemy nasz cel. W spacerze wirtualnym jest nam łatwo zapamiętać znaki. Oczywiście nie wszystkie takie są, ale jak mamy na przykład kubek, to on jest bardzo podobny do tego przedmiotu. Dzięki temu bardziej łatwiej nam jest to zapamiętać. Nasza innowacja społeczna, innowacja edukacyjna jest skierowana przede wszystkim do dzieci słabosłyszących i niesłyszących, ponieważ te dzieci najbardziej potrzebują etykietyzacji, potrzebują informacji o tym, jak nazywa się poszczególne słowo, no bo
nie słyszą słów wypowiadanych w kontekście danego przedmiotu. Ale nie tylko, bo są też dzieci z innymi zaburzeniami, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, mutyzmem i okazuje się, że wszystkie te dzieci mogą odnieść korzyść, pożytek z zabawy, bo pamiętajmy, że jednak jest to forma zabawy przy naszym wirtualnym spacerze edukacyjnym. Dlatego, że na przykład dzieci z zespołem Downa bardzo dużo wiedzą, ale mają ogromne problemy z nadawaniem. W języku migowym mogą coś nadać, może być im łatwiej. Mamy dowody na to, badania, że na przykład dzieci w spektrum autyzmu chętniej migają niż mówią. I to już zostało udowodnione. Jest nawet osoba w Polsce, która zajmuje się tym zagadnieniem. Więc to nie jest tylko tak, że jeżeli mówimy o języku migowym, to myślimy tylko o dzieciach z niedosłuchem albo dzieciach niesłyszących. Tak naprawdę dzieci, które słyszą, które są w normie intelektualnej, również mogą skorzystać z naszego spaceru, bo jeżeli nauczą się znaków języka migowego, to pojawi się element integracji, inkluzji. To jest w ogóle piękne, że model takiego spaceru może połączyć dzieci z różnymi zaburzeniami, zarówno tymi poważnymi, jak i jak też dziećmi, które w ogóle nie mają żadnych zaburzeń, ale po prostu chcą się integrować, chcą się komunikować, na przykład z dziećmi niesłyszącymi. Punkt wyjścia do prawidłowej edukacji jest przede wszystkim właściwa diagnoza. Dlatego naszym atutem jest to, że możemy w każdej chwili zbadać słuch zarówno osobom dorosłym, ale też dzieciom i postawić właśnie taką diagnozę. Moja córka ma 6 lat, chodzi do przedszkola publicznego dla dzieci, jest dzieckiem słyszącym i uczy się języka migowego po to, żeby wzmocnić swoją motorykę małą. Generalnie dzięki temu rozwija też swoją kreatywność. Dzięki temu dzieci lepiej się rozwijają i mają większe szanse na to, żeby budować relacje ze swoimi rówieśnikami i też pomaga to później w dalszej edukacji już szkolnej. Cześć! Tak, Olgiet, czy chciałbyś skomentować, jakby co w tym filmie Ci się najbardziej podoba? Co to przekaz? Ja jestem absolutnym fanem Sylwii, więc mi podoba się to, jak Sylwia na podłodze bawi się tym tabletem, tam sobie naciska i tam robi to okno, tak jak to widzi. No, bardzo, bardzo, bardzo lubię to, kiedy właśnie dzieci wykorzystują spacer wirtualny i niekoniecznie nawet odwzorowują jeden do jeden. One się po prostu bawią językiem migowym, bawią się konwencją, traktując język migowy jako nie coś dedykowanemu ludziom niepełnosprawnym, smutnym, biednym, którzy nie mówią i nie słyszą, tylko jako coś naturalnego. I potem efekt tego jest rzeczywiście taki, że kiedy taka Sylwia idzie do przedszkola i mówi o języku migowym, to mówi o tym w bardzo, bardzo, bardzo pozytywnym kontekście, bardzo pozytywnym. I ja lubię, kiedy działania prowadzone przez nas, dedykowane określonej grupie, do tej grupy trafiają i kiedy ktoś mi mówi, wiesz co, przerobiłem sobie z moją córeczką albo z moim synkiem ten spacer i był zachwycony, to jest coś, co mnie naprawdę tak ładuje i pozytywnie nakręca. Tak, jeszcze dodam, że w inkubatorze Generator Dostępności powstało jeszcze drugie, kompatybilne w zasadzie rozwiązanie, które się nazywa Dzieci Migają. Zostało ono stworzone przez obecną tą Martę Banasiewicz i Karolinę Chwiałkowską z przedszkola Owocowa Kraina, które stworzyły... Żłobka Malwina, to jest Żłobka, przepraszam, mega, bo to tak, jest żłobka, pierwszy tak. żłobek w Polsce. Tak. To jest właśnie najpiękniejsze, że chodzi o bardzo małe dzieci tutaj, nie? Tak, i to jest metoda wprowadzania nauki języka migowego takimi małymi krokami właśnie do żłobka, taka kompleksowa, gdzie przygotowujemy kadrę do tego, jak w takim codziennym funkcjonowaniu żłobka wpleść jakieś elementy języka migowego. No i tam też mamy takie informacje zwrotne, że dzieciaki to łapią doskonale i że jest to dla nich bardziej naturalne niż język foniczny, nie? To rozumiem, że macie takich doświadczeń więcej gdzieś tam w waszych działaniach. Tak, bardzo, bardzo dużo. To się zaczęło tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęliśmy prowadzić kursy języka migowego dla dorosłych. I w większości to są kobiety,
bo głównie kobiety jakoś tak się złożyło, że interesują się językiem migowym i tą edukacją włączającą. I przychodziły na nasze zajęcia kobiety, które były matkami, i mówiły: wiesz co, Olgierd, uczyłam się języka migowego w domu, a moja córeczka czy mój synek razem ze mną. I wiesz, że oni więcej pamiętają niż ja. I to było takim przyczynkiem trochę do tego, żeby pomyśleć, no to wykorzystajmy potencjał tych dzieci. Potem bardzo, ale to bardzo dużym wsparciem okazała się dla nas pomoc Agnieszki Kossowskiej, która jest autorką książki Duże sprawy w małych głowach. I ona pokazała nam, jaki wpływ na rozwój jej synka miała nasza platforma Migaj.eu, którą udostępniliśmy w 2013 roku. I kiedy Agnieszka mi powiedziała, że jej synek, który dzisiaj już mówi, dzisiaj już bez problemów mówi, ale nauczył się mówić dzięki platformie Migaj.eu, no to ja miałem ciary, bo sobie myślę, jak to, stworzyłem platformę dla dorosłych i dziecko dzięki tej platformie nauczyło się mówić. A Agnieszka powiedziała tak, bo Franek zaczął od języka migowego. I kiedy zaczął uczyć się znaków, potem te znaki łączył w zdania, potem kiedy aparaty słuchowe zaczęły przynosić korzyść i praca z logopedą również, no to okazało się, że Franek wypiera język migowy mową. I tak naprawdę dzisiaj, jak niedawno mieliśmy szkolenie z AAC z Agnieszką Kosowską, to Agnieszka powiedziała, że dzisiaj Franek używa migowego tak naprawdę tylko w sytuacjach takiego silnego stresu, jako rodzaj takiego upuszczenia powietrza, nie? Takiego, że wiecie, w języku migowym jest ta ekspresja, więc inaczej, kiedy się krzyczy, inaczej, kiedy się mówi, a inaczej, kiedy się miga. Jednak kiedy się miga, to z nas jakoś tak schodzi. Więc to wszystko było przyczynkiem do tego, żeby pomyśleć w naszych działaniach o dzieciach jako o grupie, która odniesie korzyść z języka migowego. I najpierw, no oczywiście, najpierw te głuche dzieci, ale szybko się okazało, że słyszące dzieci odnoszą niemalże taką samą korzyść z nauki języka migowego. Mówię niemalże, bo tak naprawdę to są inne potrzeby. Dziecko głuche potrzebuje języka migowego do komunikacji, a dziecko słyszące też do komunikacji, ale przede wszystkim ma być to rodzaj zabawy, ma być to rodzaj takiego podejścia trochę integracyjnego, inkluzywnego. Więc to wszystko stało się takim motorem dla nas do działania na rzecz dzieciaków i spacer wirtualny, bo pytałaś o początki, zrodził mi się w 2011 roku. Ja wtedy złożyłem do trzech fundacji projekt. I żadna z fundacji nie była zainteresowana tym projektem. I on tak przeleżał w szufladzie. I tutaj zachęcam wszystkie osoby, które mają projekty w szufladach, nie? Takie jak już kurz to przykrywa, ale pomysł tam leży, to weźcie, zróbcie tak, bo może 2023 albo 2024 to jest dobry rok na złożenie naprawdę fajnego projektu. Serio, to są dobre działania, dlatego ja się bardzo cieszyłem, że tutaj ten generator dostępności docenił i w ogóle takie flow mieliśmy fajne we współpracy. Tak, a właśnie, bo to jest ciekawa historia. Musieliście być bardzo zdeterminowani do tego, żeby zrobić to rozwiązanie, skoro mimo tego, że upłynęło tyle czasu, że jakoś na początku nie było klimatu na robienie tego, mimo wszystko jakby ten pomysł gdzieś tam był z tyłu głowy. Dlaczego on jest taki dla Was ważny? Dlatego, że inaczej ja wiedziałem, że ten projekt jest dobry. Naprawdę, to nie chciałbym, żeby to jakoś zabrzmiało, myślę, ale ja naprawdę wiedziałem, że ten projekt jest dobry. Wczoraj sobie przypomniałem film Temple Gardin o tej autystycznej doktorce, która dzisiaj jest takim autorytetem w ogóle dla osób w spektrum autyzmu. I ona, tworząc model platformy dla krów, które idą przez rzeźnię, kiedy stanęła przed obliczem ogromnej grupy inwestorów, powiedziała: nie wiem, dlaczego to jest dobre, ale wiem, że to jest dobre. Nie potrafię tego wyjaśnić, bo ja, ale widzę koniec. Nie widzę koniec. Tu wy widzicie projekt, a ja widzę koniec. I powiem szczerze, że ja widziałem koniec. Widziałem nie dlatego, że mam nadprzyrodzone zdolności, ale dlatego, że widziałem, jak działa metoda Domana. I ja tak naprawdę w metodzie wirtualnego spaceru kierowałem się metodą Domana. Wiem, że metoda Domana jest skuteczna. Wiem, że połączenie obrazu z opisem pozwala na szybsze przyswajanie wiedzy.
Ale wiedziałem też, że są osoby, które korzystają z tej metody, i tutaj muszę wspomnieć taką fantastyczną mamę, panią Mioduszewską, której syn jest głuchy od urodzenia, urodził się głuchy, nigdy nie słyszał i skończył filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I teraz, jak ktoś, kto nigdy nie słyszał języka, może przyswoić język na takim poziomie? Pamiętajmy, że dla niego to będzie obcy język, no bo nie pierwszy, no bo nie przyswoił go naturalnie, nie nasiąkł tym językiem. Więc jak ktoś taki może skończyć filologię polską? Jak? No i zapytałem się, umówiłem się z tą mamą Tomka na kawę i ona powiedziała, wiesz co, Olgierd, tak naprawdę przeszłam przez bardzo trudny okres, ponieważ uważano mnie za wariatkę. W moim domu wszystko było wyklejone. Na mojej ręce była karteczka ręka. Na mnie była tutaj karteczka mama. Na drzwiach karteczka drzwi. I całe moje mieszkanie to była jedna wielka karteczka. Ludzie mówili, po co ty to robisz? A ona wiedziała, że Tomek będzie fantastycznie postrzegał świat w percepcji wzrokowej, ale ta etykietyzacja u niego będzie leżeć. Emocjonalnie wszystko będzie ok. On wie, że kobieta, która darzy go uczuciem, to kobieta mu najbliższa. Ale on nie wie, że to jest mama. Skąd on ma to wiedzieć? Napisanie na karteczce mama nie rozwiąże absolutnie żadnego problemu, bo on nie słyszy tego dźwięku. I tego dźwięku nie może połączyć z obrazem. Więc kiedy zobaczył napis mama, no to jego wzrok i mózg łączyły dwie informacje. Osoba plus ten napis. Teraz możemy sobie tylko wyobrazić, jaką drogę musiał przejść, żeby zrozumieć, że są różne mamy. Że każda kobieta, która urodzi dziecko i staje się mamą, ale tylko ta jest jego mamą, nie? I jak rozmawiałem z nią o tym, to powiedziała mi, że bardzo, bardzo trudno było mu zrozumieć konteksty pewnych wypowiedzi. W języku polskim mamy słowo góra i zazwyczaj odnosimy to do wzniesienia, ale to może być też góra szafki. To może być też góra w stosunku do obecnego poziomu, kiedy mówimy, będę na górze, czyli będę na pierwszym piętrze. I Tomek przeszedł przez bardzo trudny ten okres takiej etykietyzacji i kontekstowości. Ale wyobraźcie sobie, i to w ogóle było rewelacyjne, że Tomek sięgnął po pierwszą książkę, Głuche dziecko, zaczęło analizować pierwszą książkę w wieku 4 lat. Dlatego, że on od dziecka opatrywał się ze słowami, więc on, kiedy otworzył książkę, to widząc słowo, które załóżmy ręka, którą mama miała na ręku, to on wiedział, jaki to jest obraz. Czyli na podstawie tekstu w książce mógł przenieść tą książkę, to słowo z książki na rysunek. I jak się z Tomkiem, tu już dawno się widzieliśmy, jakieś z rok temu, ale jak mi powiedział, że czyta około 200 do 300 książek rocznie, no to wiecie, to mówię, wow, Tomek, to jest niesamowity, niesamowity wynik. On uwielbia czytać i cały czas się rozwija. I tak teraz skracając, kiedy miałem ten cały obraz tej mamy Tomka, pomyślałem, kim jestem, żeby mówić rodzicom głuchych dzieci, że macie oklejać swoje mieszkanie. No, nie wchodzi się z butami w czyjeś życie, ale pomyślałem, że można dać narzędzie, które będzie takim rodzajem oklejonego mieszkania. No i tutaj pojawił się pomysł spaceru wirtualnego, że mogę wirtualnie okleić mieszkanie, wirtualnie okleić wszystko, co mi się tylko zamarzy, po to, żeby dzieci łączyły obraz z nazwą. Potem, kiedy już wiedziałem, że to działa, no to wypracowałem taką metodę OZO. To była taka metoda kart OZO, bo obraz, znak, opis. I stworzyliśmy takie karty. To też leży zakurzone u nas. Może odkurzymy. Wypracowaliśmy takie karty, gdzie był obraz, załóżmy, kubka, był napis kubek i był znak migowy kubek pokazany. I dodatkowo jeszcze zrobiliśmy czcionką migową k, u, b, e, k. Tak to wyglądało. Niektóre dzieci zaczęły to testować, żeśmy pocięli to, ale dostaliśmy informację zwrotną, że popełniliśmy trochę błędów. Na przykład błąd był taki, że przy znaku kubek mieliśmy panią, która trzyma kubek i strzałeczkę, że to jest kubek.
Nie? I kiedy rozmawiałem o tym z rodzicami dzieci głuchych, słabosłyszących, to mówili mi: wiesz co, Olgierd, moje dziecko nie widzi kubka. Moje dziecko widzi całość. Jeżeli chcesz pokazać dziecku kubek, masz pokazać kubek. Tylko i wyłącznie. Jeżeli chcesz pokazać, do czego on służy, no to wtedy pokaż tą panią pijącą kubek. Ale musi być izolacja. Nie może być absolutnie żadnego kontekstu, bo jeżeli dasz dziecku kontekst i oczekujesz, że w jakiś nadprzyrodzony sposób z tego kontekstu wyciągnie jedno słowo, to jesteś w błędzie. A drugi błąd, jaki popełniliśmy, on mnie cały czas bawi, to my w ramach zagospodarowania kartki, bo to było na formacie A4 robione, poszliśmy z góry do dołu, czyli była literka K, pod spodem U, potem B, potem E i potem K, nie? Kubek. No i to wszystko było pocięte. I właśnie Agnieszka Kosowska mówi: ja ci tylko, Olgierd, przypominam, że my żyjemy w Polsce, nie w Japonii, i w Polsce piszemy od lewej do prawej. I wiesz co, nie chciałabym, żeby moje dzieci uczyły się czytania z góry do dołu, bo chyba to tak nie działa, nie? I strasznie mnie to rozbawiło i jednocześnie uświadomiło mi, że moje preferencje dotyczące zagospodarowania obszaru kartki powinny ulec zmianie. Poprawiliśmy to i między innymi poprawiliśmy to na etapie testowania spaceru wirtualnego już razem z wami. I kiedy poszliśmy do szkół, bo byliśmy w szkole w Rydzynie i w szkole w Kaliszu, i też wiem, że Martusia Borkowska, która jest z nami, testowała to z innymi rodzinami, no to zauważyliśmy, że dzieci fantastycznie to łączą. To znaczy dostają trzy słowa, załóżmy, dostają kubek, grzebień i umywalkę. I teraz tak, pod kubkiem, pod grzebieniem i pod umywalką mają ten sam schemat, czyli zdjęcie kubka w kontekście, znak migowy kubek i podpis kubek. Jeżeli korzystamy teraz z prezentacji, możemy puścić dźwięk lektora, który mówi kubek, co ma swoje uzasadnienie w przypadku dzieci słabosłyszących. Ale załóżmy, że tego lektora nie ma, więc tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Więc mamy 12 elementów. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Dziecko znajduje kubek. I teraz jego zadaniem jest dopasować wszystko to, co dotyczy właśnie tego kubka. Kontekstu, znaku migowego i podpisu. Kiedy odstawia, bierze kolejny przedmiot na warsztat i kolejny, i kolejny. I to łączy. I efekty dziewczyny, które testowały tą metodę, Sandra i Patrycja, właśnie w szkołach w Rydzynie i w Kaliszu, mówiły, że dzieci bardzo w to wchodzą, po prostu bardzo. I te grupy wiekowe były bardzo zróżnicowane, od małych do starszych dzieci. A jeszcze gdybyś mógł, Olgierd, pogłębić ten temat, bo mamy tutaj uczestników, którzy na ten temat i uczestniczki, którzy na ten temat już bardzo dużo wiedzą, ale też osoby, dla których to jest zupełnie nowe zagadnienie. Więc gdybyś mógł tak pogłębić tę kwestię, dlaczego jest tak, że nauka języka polskiego jest tak trudna dla osób głuchych? Bo jakby wiele, to często się z tym spotykamy, że to jest takie zdziwienie, nie? Że Tak. jakby. Że żyją w państwie, gdzie oficjalnym językiem urzędowym jest język polski, są otoczone tym językiem, a mimo to wcale nie jest takie oczywiste, że mogą ten język chłonąć. No i dlaczego tak jest? No, wszystko zależy od tego, tak naprawdę, nie chciałbym generalizować, ale jeżeli dziecko urodzi się głuche, przepraszam, albo straci słuch do trzeciego, czwartego roku życia, no to nie będzie miało wspomnień językowych. I to są dokładnie te same wspomnienia, do których my już sięgnąć nie możemy. To znaczy, nikt z dorosłych nie mówi: pamiętam, jak miałem 4 lata i wtedy. Nie mamy, nie pamiętamy, nie wiemy, co się wtedy wydarzyło i nie sięgamy tak daleko. Często nawet nie pamiętamy okresu przedszkola, chociaż już bardziej, nie? Ale jeżeli dziecko straciło słuch do trzeciego, czwartego roku życia, nie sięgnie po język, mimo że go słyszało. A jeżeli urodziło się głuche, no to tak naprawdę nigdy nie zanurzyło się w kąpieli językowej. I my rzeczywiście, tak jak mówisz, Malwina, myślimy, że głusi to są tacy ludzie, którzy: o, teraz jestem głuchy, bo zatkałem sobie uszy, czyli nie słyszę. No i to wszystko, ale nie przeszkadza mi to w normalnym funkcjonowaniu. Jednak okazuje się, że sprawa jest o wiele bardziej złożona, bo to, jak my przyswajamy język, wynika właśnie z tego, w jaki sposób nasz mózg przepracowywuje dźwięki, następnie te dźwięki będzie łączył z obrazem,
I następnie ten obraz będzie mógł przenieść i ten dźwięk na papier w postaci pisma, bo podstawi sobie literki pod dźwięki. Dlatego mówimy narysuj, a, napisz, by, napisz swoje imię, ala, nie? Podkreślamy ten dźwięk, żeby on był taki mocno słyszalny i jednocześnie oczekujemy, że dziecko każdą tą literkę ładnie wyeksportuje nam. Ale tak funkcjonuje dziecko słyszące. Dziecko słyszące łączy sytuację z obrazem. Żeby to było tak może dobrze zrozumiane, to opowiem o takim przykładzie, bo ja uwielbiam obserwować relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami w różnych sytuacjach, między innymi w sklepie, no bo najczęściej to się dzieje w sklepie, kiedy ja to widzę. I teraz była taka sytuacja, że przede mną w kolejce do kasy stała pani i w wózku było dziecko. Pani wykłada z koszyka wszystkie tam produkty, między innymi były tam jakieś Michałki. Dziecko wyciąga rękę po Michałka. Mamusia odciąga mu tą rączkę i mówi, kochanie, jeszcze nie, za chwileczkę, bo najpierw pani musi zważyć, potem mamusia zapłaci i potem sobie weźmiesz. Dziecko nie odpuszcza, podejmuje jeszcze jedną próbę, mamusia cofa rączkę, no i powtarza ten komunikat, nie? Podjeżdżają do kasy. Pani bierze, kładzie na wagę, mówi tam 16,80, mamusia daje kartę, gotówkę, jakkolwiek, zjeżdża to z kasy tej pani, no i dziecko dostaje Michałka. Czyli co się dziecko nauczyło? Dziecko się nauczyło pewnych konsekwencji postępowań w danej sytuacji, czyli cały czas słyszało, że jeszcze nie może wziąć, bo najpierw pani musi zważyć. Dziecko obserwowało bardzo panią, która położyła cukierki na czymś. Jeszcze być może nie słyszało to dziecko słowo waga, ale usłyszało czasownik zważyć. Potem usłyszało, potem mamusia musi zapłacić. Kiedy pani powiedziała 16,80, mamusia otworzyła portfel i podała pieniążkę. Następnie transakcja została zakończona, dziecko wzięło Michałka. Nauczyło się zarówno słów, jak i pewnych przyczyn, skutków danej czynności, no i do efektu pozytywnego. I ja w takich sytuacjach zadaję takie kluczowe pytanie na szkoleniach. To teraz wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że to dziecko jest głuche. Ta sama sytuacja, ten sam Michałek i ta sama rączka. Jeżeli nie ma komunikacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, jeżeli nie ma dziecko narzędzia w postaci języka, to dziecko wyciąga rączkę. Mamusia odciąga mu tą rączkę. Dziecko nie rozumie dlaczego. W obszarze wzroku ma słodki cukierek, który zazwyczaj bierze, kiedy leży w domu. Nie rozumie, dlaczego nie musi wziąć. Ale okej, załóżmy, że pod wpływem jakiejś perswazji mamy, dziecko odpuszcza. Potem dziecko patrzy. Patrzy i widzi, jak mamusia kładzie potem mamusia i potem ma Michałka. Dziecko też obserwuje i mózg rejestruje pewne zachowania skutkowo-przyczynowe, przyczynowo-skutkowe, ale ono nie wie, że mamusia zapłaciła, ono nie wie, że pani zważyła. Po prostu tego nie wie. I kiedy napiszemy potem temu dziecku zważ cukierka albo zapłać za loda, to dziecko nie wie, nie zrozumie, bo nie słyszało tego słowa. Nie przyswoiło języka w taki sposób kontekstowy, w jaki my przyswajamy. My, mogę śmiało powiedzieć, że nie doceniamy absolutnie wartości języka, jaki przyswoiliśmy. My nie zastanawiamy się nad tym, że my znamy tak wiele słów i tak często te słowa żonglujemy, tymi słowami żonglujemy, układamy je w odpowiednim kontekście, bawimy się konwencją słowa, tworzymy neologizmy, które rozumiemy, które nas bawią. Absolutnie tego nie doceniamy, bo nad tym się nie zastanawiamy. Jakbym kiedyś, często pytam na szkoleniach, czy pamiętacie ten moment, mówię, szanowni państwo, kiedy dowiedzieliście się, czym jest dokument tożsamości? Nikt tego nie wie, nikt, ja sam tego nie wiem, nikt, bo to nie było tak, że wiecie, że rodzice nas zaprosili na ciastko do restauracji, kochanie, chcieliby, jesteś już na tyle duża, że chcielibyśmy ci wyjaśnić, że dokument tożsamości, taki dokument, który określi twoją tożsamość, na przykład dowód, nie, nikt tak się to nie odbywa.
To się odbywa w sposób naturalny. To się odbywa poprzez zanurzenie w kąpieli językowej. To się odbywa poprzez czytanie książek, oglądanie filmów, bajek, słuchanie radia. Słuchajcie, to się odbywa poprzez dźwięki. Jeżeli teraz oczekujemy, że ktoś, kto jest pozbawiony tych dźwięków, nagle w nadprzyrodzony sposób zacznie rozumieć język polski, no to oczekuje cudu. I to ósmego cudu świata, bo tak się to nie dzieje. Dziecku trzeba dać język. Jeżeli teraz ten język wykorzysta się albo w oparciu o obraz i temu służy wirtualny spacer językowy, albo w oparciu o język migowy, który tak czy inaczej będzie sprowadzony do wizualizacji, to o czym mówiła Łucja, nie? Że jeżeli kubek przypomina kubek, to w mózgu, wiecie, to się wszystko ładnie łączy, nie? Dlatego no, uważam, że jeżeli dobrze pokierujemy dzieckiem, to ono ma szansę wejść w kompetencje językowe, ale nie można wychodzić z założenia, że język polski to język, który musi przyswoją w sposób naturalny, bezproblemowy, bezkonfliktowy. To jest bardzo, bardzo krzywdzące założenie, bo założenie, które, no, które zakłada, że zadzieje się coś spektakularnego pod wpływem nie wiadomo czego. Naprawdę. Jasne. Właśnie, myślę, że teraz możemy trochę poposiłkować się prezentacją, bo ten temat barier komunikacyjnych doświadczanych przez głuchych, ich całej złożoności, wymagał jeszcze pewnie pogłębienia, także Olga, gdybyś mogła tutaj nas wesprzeć prezentacją, bo właśnie Olgiet i Gest jakby świetnie przygotowali taką ściągę z takich podstawowych zagadnień związanych właśnie z sytuacją komunikacyjną głuchych. Okej, także teraz ściągam. Okej, dobrze. Więc idąc od początku, to kiedy my mówimy o głuchocie, to staramy się w tym obszarze kulturowym, społecznym postrzegać głuchych jako osoby, które reprezentują mniejszość językowo-kulturową, a nie jako osoby, które są zdefiniowane poprzez wynik audiogramu. Audiogram oczywiście definiuje medycznie, ale my definiujemy ludzi poprzez język. I teraz jeżeli osoby głuche posługują się językiem migowym, to nie patrzymy na nie w kontekście osób niepełnosprawnych, tylko w kontekście osób, które są mniejszością kulturowo-językową. I gdybyśmy mieli teraz klasyfikować osoby, to tak jak widzicie na tym pierwszym slajdzie, są to osoby, które mają bardzo zróżnicowane podejście komunikacyjne, bo niektórzy słyszą niektóre dźwięki, niektórzy nie słyszą. Tak naprawdę osób głuchych spośród plus minus 50-tysięcznej rzeszy jest 2-4% ludzi, którzy absolutnie nic nie słyszą. Niektórzy słyszą niektóre dźwięki, ale słyszenie nie jest równoznaczne z ich definiowaniem. To też jest bardzo ważne, bo my definiujemy dźwięki, my potrafimy zamknąć oczy i wiedzieć, kiedy ktoś zniósł butelkę plastikową, kiedy komuś szklanka wypadła z ręki i się stłukła, a niektórzy słyszą po prostu dźwięki, ale nie nauczyli się tych dźwięków rozumieć. To dlatego jako dzieci przeszliśmy przez etap, on jest bardzo zabawny, taki z punktu widzenia dorosłego trochę trywialny, no ale takiej cioci, która podchodziła i mówiła, a jak robi krówka? No i jak robi krówka? I my, wiecie, to było takie zabawne i dziecko się cieszyło, cieszyliśmy się oczywiście, ale to wiecie, jaki to nam daje potem spokój w życiu, bo kiedy idziemy przez wioskę i słyszymy hał, 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 to my to definiujemy, że to jest pies, kiedy miał, to kotek, my się dobrze czujemy w dźwiękach, bo my je rozpoznajemy. Dźwięki, których nie rozpoznajemy, sprawiają w nas frustrację. To dlatego manipuluje się dźwiękami w horrorach. Włączcie sobie kiedyś ścieżkę dźwiękową w najstraszniejszym horrorze i oglądajcie bez dźwięku, a jeszcze lepiej to puśćcie sobie kolorowe kredki w pudełeczku noszę, no to cokolwiek będzie się działo na ekranie, zapewniam, że nikt z was się nie przestraszy. Tam się nie ma czego bać, nie? Tam dźwięk nas uspokoi, a obraz jakoś sobie z tym poradzimy. Niektórzy głusi noszą aparaty słuchowe, niektórzy nie. To jest ich wybór i o tym należy pamiętać, że jeżeli osoba głucha nie chce nosić aparatu słuchowego z różnych powodów, to ma do tego prawo. Podobnie jest z implantami.
czyli z bardzo inwazyjną metodą, no bo to już jest metoda operacyjna. I to też ktoś może się zdecydować, a ktoś nie. Niektórzy czytają z ruchu ust, ale nie wszyscy mają takie umiejętności. Słowo czytać jest w cudzysłowie, ale to dlatego, że o czytaniu można mówić jak na przykład na tej prezentacji. Wszystko jest ładnie wykontrastowane, więc można sobie czytać, ale usta są różne. Ludzie czasami robią o tak, albo tak, albo tak. I jakie to czytanie? Niektórzy będą mówić, także ich zrozumiemy, inni nie. I wydają co prawda dźwięki, ale z tych dźwięków mowy nie uraczymy. Niektórzy znają polski język, niektórzy w ogóle go nie znają i nawet w ogóle, to znaczy poszczególne słowa, ale kiedy mówimy o języku, czyli o takiej pełnej strukturze komunikacyjnej, to po prostu głusi mogą nie rozumieć znaczeń słów. Tutaj od strony takiej znaczeniowej, to jest dla głuchych bardzo, bardzo trudne. Może taki jeden przykład. Kiedy tłumaczyłem w zakładzie pracy o urlopie na żądanie, no to głusi posiłkowali się znakami rząd, znakami władza, nie? Czyli rząd na przykład, który niedawno został wybrany, a inni głusi rząd, czyli znakiem, który odnosi się do rzędu krzeseł. Albo proszę ustawić się w rzędzie, nie? Znaku żądać w ogóle nie rozpoznali. Więc tutaj ta kwestia znaczeniowa, ona często leży u głuchych. Oni myślą, że rozumieją słowo, ale mogą nie rozumieć właściwego znaczenia tego słowa. Dlatego językiem dedykowanym osobom głuchym, ich językiem jest język migowy, polski język migowy w Polsce, ale to też nie jest naturalne dla głuchych, bo naturalne będzie wtedy, kiedy będą mieli na przykład głuchych rodziców, to wtedy naturalnie ten język wejdzie, albo naturalnie przyswoją go w okolicznościach naturalnych. To może być szkoła, to może być przedszkole, ale to nie jest tak, że osoba głucha w sposób znowu nadprzyrodzony w ramach ósmego już cudu świata czy dziewiątego, ona nagle zacznie migać. No nie, musi mieć możliwości przyswojenia języka. Niektórzy posługują się tak zwanym systemem językowo-migowym, w skrócie to się nazywa SJM, co jest nakładką na język polski, czyli używamy znaków i te znaki nakładamy na słowa w języku polskim, ale to nie jest język, tylko sztuczny kod komunikacyjny. Tak naprawdę żadnego języka nie tłumaczy się jeden do jeden. I ten system działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś rozumie język polski, polszczyznę. Więc to nie jest naturalne. No i niektórzy posługują się hybrydą, czyli mieszają sobie trochę te elementy komunikacyjne. Tutaj też pamiętam taką sytuację, jak osoba głucha zamigała do tłumacza w kontekście wykonywanych obowiązków ten znak. I ten znak, słuchajcie, on jest definiowany jako chodzić, iść, iść pieszo, nie? Czyli taki kontekst fizyczny, gdzie nóżkami przebieramy, a osoba użyła tego znaku w kontekście jak mi idzie. I my wiemy z punktów osób używających polszczyzny, że w pytaniu jak mi idzie, nikt nie idzie. My to wiemy. Ale osoba głucha tego nie wie. Może nie rozumie tego kontekstu używanego przez osoby słyszące. Więc to jest bardzo, bardzo też ciekawe z lingwistycznego punktu widzenia. No i oczywiście są osoby, które nie komunikują się w żaden sposób i też nie, całkiem niedawno o tym rozmawialiśmy, że często jest to krzywda wyrządzona przez specjalistów albo przez rodziców, którzy postrzegają osoby, swoje dzieci jako osoby, które trzeba chronić przez całe życie. I miałem taki przypadek pana, który się komunikował tylko z rodzicami, wypracowali pewien slang komunikacyjny w rodzinie, ale kiedy rodzice umarli, umarł język i pan, który miał 40 parę lat, był bez języka, bo razem z rodzicami ten język umarł. Więc zawsze przestrzegam rodziców, którzy spotykają się z pseudospecjalistami, naprawdę już nie boję się używać tego słowa, którzy mówią, żeby nie uczyć dziecka języka migowego, bo opóźni mowę i tak dalej. Ja zawsze przestrzegam,
że jeżeli posłuchacie tych pseudospecjalistów, to na końcu drogi, zaraz po waszej śmierci, macie dziecko całkowicie zależne. Niezależnie od tego, ile będzie miało lat. Jak mu dacie język, to wejdzie w grupę. Jeżeli to będzie polski, wejdzie w grupę użytkowników języka polskiego. Jeżeli będzie to migowy, wejdzie w grupę użytkowników języka migowego. Jeżeli nie dacie dziecku języka, stworzycie dziecko, które będzie poza. A nikt nie chce być poza, nie mówiąc już o konsekwencjach społecznych osoby poza. Nie? To jest bardzo, bardzo taki też trudny temat. No dobrze, ale pójdźmy dalej, bo teraz kilka mitów o języku migowym. Oczywiście nie ma jednego języka międzynarodowego, to jest bardzo powszechny mit, bo ludzie myślą, że jak gesty, no to pewnie na całym świecie ktoś, w ogóle to jest też genialne, że tak się myśli, nie? Ja wiem, że to jest taki powszechny mit, ale wymyślenie na całym świecie o jednym czasie jednego znaku, który będzie pasował wszędzie, to wiecie, to może teraz jak Facebook jest, bo jak zaczął się koronawirus, to na Facebooku opublikowano znak koronawirus, nie? Wirus ze swoją koroną, no i poszło i na całym świecie Włosi migali tak samo. Ale tak się nie dzieje, tak się nie działo w XV, XVI, XVII wieku. Dobrze wiemy, że Facebook to XXI wiek, więc po prostu każdy kraj wypracował swój własny język migowy, w związku z tym definiujemy ponad 300 języków migowych. 350 już w tej chwili. Ale ludzie tak myślą ze względu na tą ikoniczność, nie? Że przecież no jak pije, to chyba w każdej szerokości geograficznej pije w ten sposób przechylając. No, prawie w każdej, bo być może w Japonii jednak bierze się tą miseczkę, nie? I przechyla się w taki sposób, ale są znaki, które w ogóle nie są ikoniczne. Są stworzone na bazie pewnych zasad językowych danego języka. Na przykład w Polsce mamy wiele znaków odnoszących się do pierwszej litery danego słowa. Na przykład słowo Bóg opiera się o literkę by i wykonuje się taki ruch. I to jest Bóg, by, bo Bóg. No ale gdyby wyjść z tego założenia, no to musielibyśmy poszukać, jak się wymawia słowo Bóg w różnych językach fonicznych i potem aha, czyli jak oni mają God, nie? No, kompletnie nie o to chodzi. Tam są różne różniste skojarzenia, różne różniste zasady. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że mamy w Polsce słownik mimiczny z XIX wieku, który świetnie opisuje etymologię języka migowego, czyli wyjaśnia, dlaczego coś migamy w taki, a nie inny sposób. Nie każde słowo jest wyjaśnione, ale myślę, że bardzo, bardzo, no kilka tysięcy na pewno. Mit kolejny, no to wszyscy głusi używają języka migowego do komunikacji. Oczywiście, że nie, bo muszą się go nauczyć, a nie każdy głuchy ma możliwość nauczania się języka migowego. My byśmy bardzo chcieli, żeby tak było, ale tak nie jest. No, niemniej jednak ludzie myślą, że głuchota niesie ze sobą w konsekwencji znajomość języka migowego i dlatego traktują to trochę jako znak rozpoznawczy, nie? Że, no bo głuchy nie ma cechy charakterystycznej dla głuchoty. Jeżeli ktoś jest osobą niewidzącą, no to może mieć psa przewodnika, ciemne okulary, białą laskę, osoba z niepełnosprawnością ruchową, no to balkonik, wózek, kule, cokolwiek. Głuchy po prostu jest osobą, która w obszarze zmysłów ma tą swoją niepełnosprawność i dlatego często takie uproszczenie. Aha, jak głuchy, no to dobra, to dajmy mu język migowy i będzie szczęśliwy. On może nie znać migowego, bo może świetnie posługiwać się językiem polskim w piśmie. Nie? I temu też służy spacer wirtualny, żeby takie kompetencje zostały dane osobie głuchej, jeżeli taka osoba będzie z niego korzystać. Mit trzeci. Język migowy to znaki nałożone na słowa języka polskiego. Już wspominałem, że żadnego języka się tak nie tłumaczy, ale ludzie tak myślą, no bo tak, nie wiem, tak może podpowiada trochę intuicja, nie? Że no słuchaj, jak ten, to jak mówię, ja idę do domu, no to ja idę do domu, nie? No nie, 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 bo zupełnie jest inna gramatyka. Gramatyka zupełnie przekształca cały obraz, bo pamiętajmy, że w języku migowym trzeba narysować obraz.
On musi być wizualny, dlatego w języku migowym mówi się, że jest to język wizualno-przestrzenny, bo musimy odnieść się do tego, co widzimy i to, co widzimy, postawić w przestrzeni. I kiedy przyszłoby nam narysować otwarta książka leży na stole, to ja wszystkim tutaj obecnym gwarantuję, że większość z nas to zdanie narysowałoby od stołu. Najpierw narysowalibyście stół. Większość, nie mówię, że wszyscy, ale dlaczego? Dlaczego najpierw stół? Dlatego, że łatwiej narysować stół, bo jest większy i potem na tym stole położyć otwartą książkę, niż narysować otwartą książkę, a potem bawić się w podstawienie stołu pod tą książką. I mówię o tym dlatego, ponieważ właśnie w języku migowym, kiedy byśmy chcieli osobie głuchej narysować obraz, to byśmy najpierw zamigali znak stół, a potem książkę, która na nim leży. I tak naprawdę mamy już informację, że jest książka, że jest otwarta i że leży na stole bez posiłkowania się znakiem otwierać, leżeć i na. Czyli wykorzystujemy tak naprawdę dwa znaki, książka i stół, i rysujemy obraz. To jest bardzo, bardzo ważne, kiedy migamy. Idąc dalej. Mamy ten mit czwarty, że w Polsce funkcjonują dwa języki migowe. Nie, system językowo-migowy nie jest językiem. Jeżeli ktoś tak powie, to od razu możecie tego kogoś poprawić, że nie ma w Polsce dwóch języków migowych. Jest polski język migowy, a upowszechniony w latach 80. i 90. SJM nie jest językiem, tylko jak sama nazwa wskazuje, bo to już nazwa wskazuje, system językowo-migowy. System, bo w ramach polszczyzny, czyli języka, bierzemy coś, co należy do zbioru języka migowego, czyli polski migowy, nakładamy i też tak się miga system, czyli nałożenie znaków języka migowego na słowa w języku polskim. Idziemy dalej i mamy właśnie to porównanie. Zobaczcie, jakie jest bogactwo polskiego języka migowego, bo ma znaki, gesty, położenie ciała. No wszystko to, co widzicie, tutaj nie będę czytał prezentacji, bo bardzo tego nie lubię. Myślę, że wy też. Nie. Podczas gdy system językowo-migowy ma tylko te trzy elementy, czyli pożyczył znaki z języka migowego, wymyślił znaki dedykowane w stylu i, ze, że, w i tak dalej, coś, czego PJM nie potrzebuje. No i w 100% zależnił się od polskiej gramatyki i czasami rzeczywiście wychodzą zabawne sytuacje, kiedy ktoś, nie wiem, miga, że ubrałem choinkę, nie? Czyli użył znaku ubierać się w kontekście nałożenia na siebie sweterka i zamigał choinka. I teraz oczekuje od głuchego, że ten głuchy w jakiś znowu nadprzyrodzony sposób połączy fizyczne ubranie na siebie sweterka z choinką. No, tak się nie stanie, bo my tak naprawdę używamy pewnego skrótu językowego, mówiąc ubieram choinkę, mając na myśli, że ją dekoruję, przyozdabiam i jest parę jeszcze pięknych słów, które można w tym kontekście wykorzystać. Czy tutaj pojawiają się jakieś pytania na tym etapie? Do samej prezentacji. Tak, do prezentacji albo do tego, co w ogóle wcześniej było mówione, może. Tak. Olga, myślę, że prezentację możemy wyłączyć, bo to właśnie kończymy, więc będziemy się lepiej widzieć. Może ktoś tutaj będzie chciał z tego skorzystać. Nie, na razie nie widzę pytań. Ja chciałam, Olga, ciebie zapytać o jedną rzecz, która się w tej prezentacji pojawiła, bo jakby w którymś momencie, kiedy mówiłeś o tej różnorodności komunikacyjnej głuchych, to tam padło takie zdanie, że jest taka grupa, która nie komunikuje się w żaden sposób. No i to jest takie uderzające, nie? W sensie nawet ciężko sobie taką sytuację wyobrazić i jakby znamy te historie właśnie dzieci głuchych, które wychowują się w rodzinach słyszących i takich dzieci jest większość, nie? Bo tylko 5% dzieci, z tego co czytałam, wychowuje się w rodzinach dynastycznych, gdzie jakby każde kolejne pokolenia są to osoby głuche, które, tak jak mówiłeś, w naturalny, spontaniczny sposób przekazują sobie język. No ale mamy te 90% dzieci głuchych w rodzinach słyszących, którym niekoniecznie
przekazuje się język, który byłby dla nich naturalny, nie? No Zazwyczaj i się nie właśnie. przekazuje, nie? No bo No, żeby no coś właśnie. przekazać, to trzeba mieć kompetencje. W sensie my nie myślimy, że nie wiem, urodziło się dziecko, przekażmy mu polski. No nie, po prostu mówimy do niego i wiemy, że to dziecko naturalnie przyswoi język polski. Jeżeli rodzice nie migają, no to nic naturalnie się nie wydarzy. I w momencie, w którym rodzic dowiaduje się, że jego dziecko jest głuche, czy ma ubytek słuchu, zazwyczaj pojawia się taki element rehabilitacyjny, który jest bardzo ważny. Dotyczy on aparatu słuchowego albo implantu. Jedna i druga ścieżka jest bardzo ważna i jest oczywiście zawsze kwestią decyzji najpierw rodziców, potem już dorosłej osoby. Ale wracając do dzieci, bo o to pytałaś, Malwina, to w przypadku dzieci decyzję podejmuje rodzic, ale zrobi to, co powiedział specjalista. I ja wrócę na chwileczkę do spotkania właśnie z Agnieszką Kosowską, bo jestem na gorąco, bo w poniedziałek mieliśmy to spotkanie. I ona u każdego specjalisty słyszała: nie uczyć dziecka języka migowego. Absolutnie nie uczyć dziecka. Dziecko nie słyszało, dziecko nie mówiło, dziecko nie miało wykształconego aparatu mowy, a broń Boże, nie uczyć dziecka migowego. I Agnieszka mówi: i słuchałam. Ale bardzo szybko pomyślałam sobie: kurczę, jestem doktorem lingwistyki. Co ja robię swojemu dziecku? Ja mu zabraniam możliwość nadania komunikatu. Zabraniam mu możliwość odbioru komunikatu. Ale powiedziała wprost, mimo że jest bardzo wykształcona, bardzo inteligentna, to powiedziała nam takie zdanie, które myślę, że będzie nam towarzyszyć po tym szkoleniu: cholernie ciężko iść pod prąd, kiedy wszyscy ci mówią, że robisz źle. No, i ona bardzo to przeżyła, ale kiedy zaczęła dostrzegać efekty edukowania Franka, no to zobaczyła, że to oni się mylą. I dzisiaj, tak jak mówię, no, Franek mówi, korzysta z mówika, korzysta z migowego, ale też korzysta z mowy werbalnej. Słyszy na etapie dojrzewania, wrócił mu słuch. To jest w ogóle rewelacyjne, nie? I ten język migowy stał się takim kluczem do świata, kluczem do komunikacji, kluczem do rozwoju, kluczem do wszystkiego. Straszne to jest, jak ktoś jest pozbawiony języka, bo wyobraźcie sobie sytuacje, w których coś chcecie. W innym kraju jesteście. Nie wiem, ja kiedyś potrzebowałem kupić klej w Czechach. I wszedłem na wyżyny języka migowego, żeby się dowiedzieć, że to jest lepidlo. Co zdawałoby się logiczne, bo to lepi, nie? Ale wiecie, jak potrzebujemy powiedzieć, że coś chcemy, a nie możemy, to jest strasznie frustrujące. I te dzieci, i ci rodzice przechodzą strasznie frustrujące chwile, kiedy dziecko się czegoś domaga. I jak to robi dziecko? Krzyczy, rzuca się, bije. Kiedy zachowuje się w sposób definiowany jako agresywny, niegrzeczny, niestabilny i tak dalej, przebodźcowany, bo przecież świat dostarcza nam masę różnych etykiet na takie zachowanie, a tak naprawdę jest to dziecko, które, nie wiem, chce jabłko. Po prostu. Ono nie jest ani niestabilne, ani nieprzebodźcowane, ani niegrzeczne, ani nierozwydrzone. Ono po prostu chce jabłko. I jeżeli bylibyśmy w stanie dać mu znak jabłko, to mielibyśmy po sprawie. Nie byłoby żadnego problemu. I dlatego, kiedy rozmawiamy z rodzicami, to mówimy: rehabilitacja, tak. Aparat, tak. Implant, dlaczego nie? Ale dlaczego rezygnujecie z języka migowego? Jestem w takiej grupie, którą założyli rodzice dzieci z niedosłuchem. I to jest taka grupa, która dostarcza nam ogromnie zróżnicowane emocje. Bo na przykład pani Ala wysyła filmik ze swoją córeczką Zosią, która śpiewa. I pisze tak: Zosia 2 lata temu dostała implant ślimakowy. Zobaczcie, teraz już śpiewa, słyszy, reaguje na dźwięki. No i powiem wam, no cudownie, naprawdę. Ale pod tym wpisem pojawia się smutny wpis. Słuchajcie, bo mój Adrian ma już 3 lata implant ślimakowy i on jeszcze się nie komunikuje, nie reaguje na dźwięki i nie mówi. Czy mieliście taki przypadek?
I wiecie, i teraz co się dzieje w mojej głowie, jako kogoś, kto zajmuje się językiem migowym od ponad 30 lat? W mojej głowie dzieje się taki proces pozbawienia przez 3 lata relacji komunikacyjnych dziecka i rodzica. Zobaczcie, przez 3 lata rodzic się nie zapytał, czy chcesz jeść, czy chcesz pić. Znaczy on to zrobił, pewnie pokazał na wodę. Kiwnął głową albo na chlebek, nie? Ale wiecie, pod to wszystko można podłożyć znaki. Znaki z ustami. Można zamigać, chleba chcesz, wody chcesz, nie? Chcesz ubrać, nie wiem, sweterek czy koszulkę. Wiecie, poddając narzędzia, nawet w oparciu o proste znaki, ja nie mówię, że musimy się wznieść na te wyżyny lingwistyczne PJM-u, czyli te klasyfikatory, liczebniki inkorporowane, które były pokazywane, ale jeżeli wejdziemy w podstawowe znaki, to dziecko zdefiniuje potrzebę. I jest taka też w Poznaniu, mam nadzieję, że Kasia nie ma nic przeciwko, żebym powiedział o niej, ale Kasia Makowska Pokora to taka moja cudowna uczennica, której synek ma zespół Downa i niedosłuch. I Kasia mówiła, Bruno był wściekły i denerwował się i rzucał wszystkim, bo coś nam chciał komunikować. I lekarze mówili, specjaliści, tylko niech pani nie uczy dziecka migowego. I Kasia też poszła pod prąd. I Kasia mi opowiadała, wiesz, Ogier, ten moment, w którym Bruno zamigał jabłko, to był moment, w którym coś pękło. Bo wiedzieliśmy, że to dziecko nie posiłkuje się krzykiem i zachowaniem nerwowym, bo takie jest. Tylko ono domaga się komunikacji, ona chce coś nadać i ono jest bezsilne, bezsilne. I żeby sobie uświadomić ten poziom bezsilności i frustracji, który towarzyszy dziecku, to pomyślmy o dorosłym człowieku. Wiele lat temu, możecie to sobie znaleźć w Google, ale w Kanadzie znalazł się nasz rodak, który wylądował, ale nie wpuszczono go na teren Kanady. I on znalazł się w pomieszczeniu takim przejściowym. Przez ponad 24 godziny nie skontaktowano go z tłumaczem. Próbował przekazać, że jest legalnie, że tam ktoś na niego czeka, ale nikt go nie rozumiał. Tłumacz nie dojechał. W pewnym momencie z frustracji rzucił krzesłem w szybę, zbił tą szybę, strażnicy użyli paralizatora i człowiek zmarł. I ja podaję, to jest bardzo mocny przykład, ale zobaczcie, dorosła osoba w normie intelektualnej, wykształcona, sfrustrowana brakiem komunikacji. Dziecko nie będzie rzucało krzesłami, jak ma 3 latka. Dziecko będzie krzyczeć, tupać, tarzać się, rzucać, bo chce nam coś powiedzieć. Bo widzi, na przykład niedawno rozmawiałem z osobą, która ma brata głuchego. I mówi, że wiesz co, mój brat, pamiętam, też był sfrustrowany, nie? Rodzice nie znali migowego. Ja mówię, bo zobacz, to jest naturalna reakcja. Bo teraz tak, głuche dziecko widzi swoją siostrę czy swojego brata, który idzie do mamy, do taty i mama, mama, baba, rusza ustami. W efekcie ruszania ustami otrzymuje wafelek, nie? Grześka. I odchodzi. I teraz to głuche dziecko chciałoby przejść przez ten sam proces, ale nie chce Grześka, bo nie lubi Grześka, może lubi Banty, bo lubi kokos, prawda? I teraz dziecko nie ma tej możliwości podejścia i powiedzenia, bo tam Julia dostała Grześka, ale ja bym chciał jednak Banty. Ono nie może tego zrobić, ono może pokazać, ale nie może tego zrobić, nie może powiedzieć. A jak nie może powiedzieć, a chce, no to się frustruje. Tak jak my się frustrujemy, kiedy czegoś chcemy, ale nie potrafimy nadać tę potrzebę. No, to jest bardzo, bardzo złożony proces i wkurzam się zawsze, kiedy słyszę, że ktoś neguje język migowy jako język, jako wartościową metodę komunikacji. Ale żeby powiedzieć coś pozytywnego, bo było teraz tak smutno może trochę, to powiem Wam, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to pierwszy uniwersytet mi znany, który na konferencji dopuścił nasz zespół jako Towarzystwo GES wspólnie z Sandrą, Patrycją i Martą Urbania-Kolejnik, żeśmy wystąpili i powiedzieli,
Głusi to są osoby odmienne kulturowo. Nie mówimy głuchonieme, mówimy głusi. I wiecie, tam się zadziewa tak dużo pozytywnych procesów, że jestem tak dumny z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, bo mam nadzieję, że niebawem specjaliści z zakresu laryngologii, z zakresu tych obszarów medycznych, może neurologii, będą mówić o języku migowym jako o czymś, co towarzyszy implantom i aparatom słuchowym. Po prostu powiedzą kiedyś, załóżmy, pani Aniu, pani dziecko nie słyszy, ale spokojnie, mamy język migowy, mamy implanty i mamy aparaty słuchowe. Chciałbym, to jest moje marzenie, żeby ktoś to jednym tchem wypowiedział. Te trzy rzeczy. Bez traktowania, że coś jest lepsze, coś gorsze, po prostu równe i to wszystko. Tak. Jeszcze a propos tej frustracji, Anna Wiśniewska-Jankowska, która też jest naszą innowatorką, i jutro będziemy rozmawiać o teście diagnozującym poziom znajomości leksyki w polskim języku migowym i języku polskim dla dzieci. Właśnie Anna Wiśniewska-Jankowska była w grupie nieformalnej, która stworzyła pierwszy taki test w Polsce, to ona ukuła takie pojęcie opuszczenia językowego, nie? Że ludzi można opuścić językowo. I to też jest takie mocne, nie? Że oto jakie to musi budzić emocje, jaką frustrację, kiedy otoczenie nie chce włożyć żadnego wysiłku, żeby się z nami skomunikować, nie? Jak to musi potem wpływać na nasze dalsze życie, takie poczucie właśnie opuszczenia językowego, nie? Ja powiem Wam takie doświadczenie właśnie z Amazona. Jak w 2020 roku rozpoczynaliśmy projekt zatrudniania głuchych, to pojawiło się czterech głuchych zatrudnionych, pierwszych czterech głuchych. I oni się codziennie pytali, bo my mieliśmy i mamy dyżury codziennie. I wyobraźcie sobie, że te osoby codziennie się pytały: jutro będziesz? Tak, okej. I następnego dnia: jutro będziesz? Oni nie wierzyli, że na takim poziomie można zapewnić pracownikowi ten luksus komunikacyjny, czyli nie zostawiać, nie opuszczać go językowo, bo my mówimy, że głuchy to jest taka osoba, która jest obcokrajowcem, ponieważ jedyne, czego potrzebuje, to języka. I nic ponadto, nie potrzebuje litości, nie potrzebuje pomocy, nie potrzebuje wsparcia, potrzebuje języka. I kiedy dzwoni do mnie ktoś z policji, niedawno miałem taką sytuację, wie pan co, bo tutaj mamy takiego pana, ale on nie wie, znaczy on próbuje coś nam zamigać, my nie wiemy co, gdyby pan mógł przyjechać, bo trzeba mu pomóc. To ja od razu się najeżam i mówię, no nie, to chyba wam trzeba pomóc, bo on chyba coś do was mówi jednak, a wy go nie rozumiecie. A to jest Polak, płaci podatki w Polsce, ma wszystkie prawa, które mu gwarantuje konstytucja. Więc jeżeli on do was mówi, używając języka polskiego, polskiego języka migowego, a wy go nie rozumiecie, to rozumiem, że pan chce, żebym ja przyjechał i pomógł wam zrozumieć Polaka, tak? Tak, o to panu chodzi? No tak, ma pan rację. To czy mógłby nam pan pomóc, nie? Okej, dobrze, chciałbym, żeby to ludzie rozumieli. Chciałbym, żebyśmy nie traktowali głuchych jako taką grupę biedną, smutną, nieszczęśliwą, której trzeba cały czas pomagać. To są dorośli, przedsiębiorczy, szalenie inteligentni ludzie o ogromnych możliwościach, którym nie trzeba pomagać, trzeba dać im język i to wszystko. I teraz albo z tego skorzystają, tak jak my słyszący, nie? Albo z tego skorzystamy i docenimy fakt, że możemy się komunikować w języku polskim, albo nie. No i dajmy im wybór, ale dajmy im język. No to wtedy będzie piłeczka po ich stronie i to oni zdecydują, co z tym zrobią. Tak, jakby też często słyszymy takie zdanie, które wypowiadają głusi, że jesteśmy niepełnosprawni tylko między wami słyszącymi, nie? Że tak naprawdę nie, to jakby społeczeństwo tworzy te bariery komunikacyjne, to w tym, jak to wszystko zbudowaliśmy, tkwi problem, nie? Że to jest niedostępne, że odcinamy pewną grupę osób, nie od czegoś, co dla reszty jest naturalne, jakichś tam usług, A kontaktu, wystarczy nie, zmienić komunikacji. okoliczności. W Holandii była taka akcja, teraz mi się przypomniało, w sumie można by w Polsce też zrobić, że było jakieś ogłoszenie atrakcyjnego szkolenia, no i ludzie się zgłaszali i w sali już czekało na nich 30 czy tam 20 głuchych.
Więc oni wchodzili do sali, gdzie wszyscy migali. No i wchodzili, dzień dobry, nie? No i tam ludzie migali. No i ten ktoś siadał w oczekiwaniu na szkolenie. I kamera była na niego ustawiona. On nie wiedział oczywiście, że jest nagrywany. Jak on się zachowuje, obserwując dookoła siebie ludzi migających. Nie? I kiedy przyszła osoba, która prowadziła szkolenie i zaczęła migać, to jego mina była bezcenna. Oczywiście na tym etapie przerywa się cały eksperyment, że był pan uczestnikiem, czy pani uczestniczką pewnego eksperymentu, ale to właśnie pokazuje, że wystarczy zmienić obszar, zmienić osoby, żeby też punkt widzenia niepełnosprawności się zmienił, nie? Bo kto jest bardziej Tak. w tym momencie niepełnosprawny? No, ja to powtarzam, jeżeli Ciekawe. no, mieliśmy taką sytuację w Płocku, gdzie dziewczynce pani kazała narysować kółko, głuchej dziewczynce mówiła do głuchej dziewczynki narysuj kółko, narysuj kółko. Dziecko nie narysowało tego kółka, bo nie słyszało polecenia, nie rozumiało polecenia, więc pani napisała w opinii, że dziecko nie potrafi wykonywać najprostszych czynności, takich jak narysowanie kółka. Kiedy dziecko komunikowało, że chce iść do toalety, pani zdefiniowała to jako autoagresja, że dziecko zaczyna bić się w głowę, a kiedy dziecko się zesiusiało, to pani zdefiniowała, że dziecko nie trzyma potrzeb fizjologicznych. To są, słuchajcie, nie mówię o XIX wieku, jak ktoś czuje się poruszony, ja mówię o rok, o latach, to 2007 czy 2008. Na szczęście trafiliśmy tutaj na życzliwość mediów i program Interwencja z Polsatu, czy inne gazety włączyły się w to, żeby, no, żeby rozprawić się z tym zachowaniem. Bo mieliśmy dziewczynkę, która zrobiła wszystko, naprawdę wszystko, więc znalazła się w normie intelektualnej dzięki tłumaczce. Więc no, to było, powiem wam, przerażające i ja powiedziałem wtedy, jejku, to równie dobrze to ściągnijmy profesora Mongolii. Nie? Niech przyjedzie profesor, niech ma tam 20 lat za sobą studiów i mówmy do niego, narysuj kółko. I potem, co to za profesor? Nie, Tak, nie jest w kółka ogóle w nie normie potrafi. Nie, no intelektualnej, to nie zrozumiał, taki, nie? tak, nie, no to No. taki profesor to każdy może być, nie? Kółka nie narysować. Nie, narysuję, tylko powiedzcie mu to w jego języku, nie? Tak. I tutaj właśnie znowu wracamy do innowacji, o której będziemy jutro mówić, bo właśnie ta grupa nieformalna składająca się z trzech specjalistów stworzyła ten test, który wreszcie pozwala stwierdzić, jako pierwsze takie narzędzie w Polsce, w jakim języku powinniśmy się z danym dzieckiem komunikować, czy bardziej w języku polskim, czy bardziej w polskim języku migowym. I daje nam to bardzo dużo możliwości, bo w sytuacji, kiedy to PJM jest tym językiem ewidentnie wiodącym, możemy uczyć języka polskiego jako języka obcego, nie? Metodą właśnie dwujęzyczną i wtedy mamy tą efektywność dużo większą. I tu właśnie padło pytanie, kiedy będziemy mogli o tym więcej posłuchać. Jutro o 17:00 jest webinar na temat tego narzędzia. Autorki powiedzą o nim więcej. Może Olga wkleiłabyś się linka. Myślę, że tutaj pewnie część uczestników, uczestniczek może być zainteresowana, więc zapraszamy jak najbardziej jutro. Powiemy o tym narzędziu więcej. A teraz myślę, że przejdziemy pewnie do prezentacji narzędzia, które sprawiło, że tutaj się dzisiaj spotkaliśmy. Czyli poprosimy Olgierda, żeby powiedział więcej i pokazał nam, przeprowadził nas przez taki wirtualny spacer, byśmy mogli tego doświadczyć, jak to wygląda. I tutaj właśnie Olga nam uruchomi spacer. On Jakbyśmy mogli, ten. Olga, wrócić do tego punktu Pierwszego, nie? pierwszego, tak. Ja tylko dopowiem, że spacer jest dostępny cały czas na tej stronie internetowej, która Wam się tutaj wyświetla na ekranie Olgi. Oprócz tego my będziemy pewnie za chwilę wieszać też na naszej stronie internetowej, też może Olga Wam za chwilę ją wklei, będziemy wieszać też ten spacer w takiej wersji offline, nie? Czyli będzie można sobie go ściągnąć na swój komputer, niezależnie po prostu od dostępu do internetu też z niego korzystać. Nie, więc tutaj będą takie dwie możliwości. Okej, no to Olga, to oddaję Ci tutaj głos i jakbyś mógł więcej. No, strona tytułowa, jak to strona tytułowa. O, i tutaj zaczyna się pewna instrukcja, która jest przetłumaczona przez Karinę, czyli też dzisiejszą tłumaczkę. I na czym nam zależało? Na wyglądzie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne.
dedykujemy to przede wszystkim dzieciom. Niech to nie będzie pan w garniturze, niech to nie będzie pani w żakiecie. Niech to będzie pogodna twarz, uśmiechnięta, ubrana w jakiś kolor. I ja wiem, że teraz też może powiedzieć, ale czy tłumacz języka migowego nie powinien być ubrany na czarno? No powinien być, ale teraz odnosimy się trochę do takiej formy dziecięcej. I jeżeli będę robił jeszcze dalej materiały dla dzieci, a bardzo tego chcę, to te dzieci będą kolorowe, bo to ma być ładne, miłe. To wiecie, my kiedy uczymy dzieci na przykład ortografii, to mamy dla nich taką książkę Ortografia na wesoło. I tam są różne rysunki, mamy tam różne jakieś zabawy, coś jest śmiesznego, coś wesołego. Generalnie to jest ładne. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie rodzic mówi do dziecka: chcielibyśmy, żebyś nauczył się polskiego, i tu masz słownik języka polskiego pana Kopalińskiego. I czytaj sobie ten słownik, tam masz pełną wykładnię lingwistyczną. No nie, to ma być ładne, miłe i przyjazne. Nie, i taki cel sobie postawiliśmy w związku z tym spacerem. Spacer dotyczy trzech pomieszczeń. Teraz widzicie pokój, ale jest też łazienka. I jest też, no właśnie, i jest też kuchnia. Czyli mamy pokój, kuchnia, łazienka, jest też lista słów, opis naszego zespołu, który brał w tym udział. Jak wybierzecie listę słów, na przykład tutaj jesteśmy teraz w kuchni, no i sobie klikniemy, o właśnie, no i tutaj wszystkie słówka można sobie w izolacji zobaczyć, nie? Czyli już tak tytułem takiej powtóreczki, czyli co było w spacerze wirtualnym. Ale wracając do samego spaceru wirtualnego, jesteśmy aktualnie w pokoju, więc tu możemy sobie pospacerować, jak nazwa wskazuje, spacer. I wszędzie tam, gdzie widzicie rączki migające, możecie, wiecie, że to będzie zamigane. Wszędzie tam, gdzie są te rączki, to mamy informację, że to będzie zamigane. Żeby się upewnić, że dobrze kliknęliście na dobre rączki, to zobaczcie, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa podpowiedź, że podświetla się dany element na zielono. No i teraz załóżmy, kliknijmy na tą firaneczkę. I tutaj co się zadziało? Lucja miga firanka. Lektor, tego nie było słychać, ale powiedział firana. Tak, może teraz? Okej, okay, no to wiecie, mamy teraz to łącze. I co jeszcze? Tam były dwa zdjęcia. To może jeszcze na chwileczkę, Olga, bardzo proszę, nie? Tą firanę. Bo zobaczcie, mamy zdjęcie powyżej, czyli jak wygląda firana i jaki jest kontekst tego przedmiotu. To jest bardzo, bardzo ważne, bo nie każdy w domu na przykład może mieć firankę. Ja na przykład nie mam w domu firanki, jestem fanem żaluzji i prostoty. Więc to nie jest tak, że dziecko oczywiście, że wie, co to jest firanka i do czego służy. No nie, teraz tak naprawdę zobaczy znak, zobaczy podpis, usłyszy dźwięk, zobaczy zdjęcie i zobaczy zdjęcie w kontekście. I tak naprawdę każdy przedmiot, który tutaj widzicie, który ma ten znaczek i podświetla się na zielono, każdy przedmiot można zobaczyć. Tu jest też to kółeczko takie po prawej stronie. Jak na nie klikniecie, to właśnie zbliżycie się do kolejnych przedmiotów, które no, można kliknąć tylko po zbliżeniu. I tu mamy jakiś, może ten kwiatek, on tak ładnie wygląda. Mamy kwiat. I mamy też właśnie w izolacji, jakieś tam tulipany są. No i mamy też kontekst, nie? Czyli w jakich okolicznościach, no właśnie, kwiatki się wykorzystuje. Tutaj mamy kogoś, kto dba o nie. I tak wygląda, tak jak mówię, każdy przedmiot, który żeśmy postanowili tutaj. Tutaj też tym kółeczkiem zbliżymy się, no to zobaczymy laptopa. Może ten laptop poproszę. O. A nie, to PlayStation, tak? Okej. Okay. Wow. Aha, bo PlayStation stoi tutaj obok. Dobra. Tu mamy też telewizor.
No, wiecie, no ciężko, bo nie chodzi o to, żeby tam teraz przeklikać wszystko, bo mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że sobie sami przeklikacie. Może przejdźmy do kuchni i przejdźmy do łazienki. Powiem wam, co było takim sporym wyzwaniem. Sporym wyzwaniem było to, żeby znaleźć odpowiednie pomieszczenie, które będzie w miarę oddawało charakter każdego pomieszczenia. To jest bardzo, bardzo trudne, no bo nie wiem, jak mają ludzie urządzone swoje mieszkania, no ale zakładamy, że w kuchni jest lodówka, jest jakiś piekarnik, są jakieś szafki, jest jakiś czajnik. To w żaden sposób nie wyczerpuje to, co tutaj widzicie, zakresu przedmiotów, bo widzę, tu jest jakaś solniczka, też jakaś pieprzniczka, jest czajnik z gwizdkiem, a może być czajnik elektryczny. Jest jakiś ekspres, dozownik do mleka. Wiecie, nie wszystko żeśmy pokazali, bo nie chodziło o to, żeby po prostu pokazać wszystko, tylko zainteresować ludzi pomysłem. I jeżeli ten pomysł rzeczywiście się spodoba i jeżeli rzeczywiście będzie używany, a wiemy, że nauczyciele w szkole w Rydzynie bardzo skorzystają ze spaceru, no to będziemy chcieli go rozwijać, bo tak naprawdę na tym etapie nie mamy żadnych ograniczeń. To znaczy, myślę sobie o tym, że jeżeli będziemy chcieli wprowadzić inny język, na przykład będziemy chcieli mieć język angielski albo niemiecki, to bez problemu po kliknięciu na przykład na czajnik pojawią się trzy flagi. Flaga polska, flaga niemiecka i flaga angielska. Wybierając angielską flagę, będziemy mogli zobaczyć, jak słowo czajnik brzmi w języku angielskim, jak jest napisane. Jeżeli ktoś powie, a czy moglibyśmy dodać amerykański język migowy? Jasne. Tutaj nic nas nie ogranicza poza naszą wyobraźnią. I myślę sobie, że w takim obszarze można by jeszcze wprowadzić pewien element gry. To jest coś, na co myślę, będziemy dalej szukać środków. Bo wiecie, dzieci są też takie, że lubią rywalizację. To się w takich sytuacjach nazywa grywalizacją. Czyli chciałbym zrobić jakiś etap i coś z tego mieć. No to super. Tutaj jest tak łatwo, nie? Olga pokazywała, że przechodzimy sobie z kuchni do pokoju, z pokoju do łazienki przy pomocy kafelków po lewej stronie. A gdyby zrobić tak, że otworzą nam się drzwi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przejdziemy przez wszystkie znaczki, a może trzeba będzie otworzyć szufladę, żeby w tej szufladzie zobaczyć widelec, łyżkę i nóż, bo jak nie otworzymy, to nam się drzwi nie otworzą. Może udałoby się wprowadzić element zaciekawienia, czyli przechodzę przez wszystkie elementy i dopiero wtedy mogę wyjść z pokoju do przedpokoju. Czyli takie, wiecie, takie etapy jak w grach. Idąc dalej, wchodzę do łazienki, muszę odnaleźć wszystkie elementy. Może szczoteczka do zębów jest przykryta czymś, może dopiero jak to nacisnę, to mi się odsłoni. Naprawdę powiem wam, że tutaj są przeogromne możliwości. Mi się bardzo podoba to i co zostało zrobione i cieszę się, że tutaj razem z Martą i panem Grzegorzem Dudą, który jest wykonawcą tego spaceru, udało nam się stworzyć to, co stworzyliśmy, no bo tworzyliśmy to od zera. No to jest innowacja, więc nie było tak, że zobaczyliśmy, co zrobili Amerykanie, i stwierdziliśmy, to zróbmy to samo, nie? To będzie łatwiejsze. Napiszmy do nich, niech nam powiedzą, jak to zrobili. Tylko żeśmy oglądali spacery wirtualne, dobierali odpowiednią technologię, analizowali, jakie mają być znaczki, jakiej wielkości, jakiego koloru, co zrobić, żeby to było przyjazne. To wszystko by trzeba było brać pod uwagę. To było sporym wyzwaniem, ale też nie ukrywam, że wszystkich nas to kręciło, nie? Że były emocje. O, to zróbmy tak, albo to nie tak. Na przykład to, co byśmy chcieli poprawić pewnie, czy ulepszyć, no to Lucja, żeby się bardziej uśmiechała, bo jako dziecko też to było dla niej takie doświadczenie, gdzie była trochę spięta. I jak chcecie zobaczyć, jak Lucja pięknie się uśmiecha, to jak wejdziecie do kuchni, to zobaczcie znak kakao. To tam Lucja uwielbia kakao i ona tak się cieszyła, słuchajcie, to jest chyba to żółte na wprost teraz jak. Tak. I ona tak się cieszyła. No. To jest po prostu dla niej tak. I ja bym chciał zobaczyć,
Ona skakała z radości, że może zamigać kakao. Ja bym chciał zobaczyć właśnie Lucję uśmiechniętą tak przy każdym znaku, żeby też właśnie pokazać taki pozytywny przekaz przy nauce języka, a jednocześnie dla nas ważne było to, żeby to było dziecko, nie? Żeby był model właściwy. Bo wiecie, można było wprowadzić dorosłą osobę do pokazywania znaków, ale to jest jakiś kolejny dorosły w życiu małego dziecka, który będzie go edukował, jak on ma migać to czy tamto. A kiedy dziecko miga, to jest to rola modelowa. Czyli aha, czyli ta dziewczynka jest w moim wieku i ona to miga. Czyli ja też mogę być tak jak ta dziewczynka. Nie? I ten wzór, ta rola modelowa moim zdaniem została tutaj dobrze wykonana. To tak tyle, bo nie chciałbym, żebyśmy, wiecie, klikali i klikali. Mam nadzieję, że wszyscy se sami przeklikają. Tak, to już każdy może się sam w taką podróż udać. To spacer był bardzo, bardzo dobrze przyjmowany każdorazowo właśnie przez dzieci naszych ekspertek i specjalistek, które analizowały to rozwiązanie i jakby bardzo chętnie odbywały te podróże wokół PlayStation i innych gadżetów. Także polecamy, polecamy. Tak, to słuchajcie, to czy są jakieś pytania o samo rozwiązanie? Bo w Zobaczyliśmy czacie taką. jest 7 wiadomości, ale rozumiem, że tam nie ma pytań, tylko jakieś informacje, tak? Ja tutaj widzę jako ostatnie moje Nie wiadomości. pojawiły się żadne pytania. Aha, Nie okej. pojawiły się. Tak, to są moje wiadomości takie Piękna, informacyjne. piękna wiadomość od pani Magdaleny Schubert, która bardzo wychwala O, Olgierd. dzięki Magda. No, oczywiście, I ciebie że oczywiście. znam, pamiętam Magdę z kursu. Tak. Czy jakiś szczegół tego rozwiązania was zainteresował i chcielibyście o coś dopytać? Nie widzę na razie pytań. Ja chciałam Olgier dopytać o samo testowanie rozwiązania, bo mieliście tam bardzo imponujące wyniki. Tak jak powiedziałeś, rozwiązanie było testowane w szkołach w Rydzynie i Kaliszu. Tak. I oprócz tego jeszcze indywidualnie w momencie konsultacji, i każdorazowo te wyniki były bardzo imponujące, bo robiliście takie testy znajomości tej leksyki przed i po, i ta poprawa była niesamowita, nie? Po Tak, tych poprawa była warsztatach. niesamowita, to No. znaczy dzieci bardzo się wkręcały i ich naprawdę bardzo zainteresował ten element łączenia. Bo my żeśmy nie mogli testować spaceru, no bo spacer był produktem finalnym, ale powiem Wam tylko, że mieliśmy warsztaty dla nauczycieli i pracowników szkoły w Rydzynie, szkoły dla dzieci głuchych, no i dostaliśmy gromkie brawa naprawdę za spacer. I powiedzieli, że to jest w ogóle fenomenalne i oni bardzo, bardzo dziękują za to narzędzie. A jeżeli chodzi o same dzieci, to co im się bardzo podobało? No właśnie. To, że wiecie, że ta układanka zaczyna im się tutaj pasować, że o, znalazłem kubek, a to nie kubek, to grzebień, a to pasuje do kubka. Nie były takie emocje. I tak jak mówię, jeżeli mamy 4 czy 5 elementów na słowo, no to 3 przedmioty to 15. A teraz wyobraźcie sobie, tak jak są puzzle, nie? Mogą być puzzle 20-elementowe, a mogą być puzzle, które mają 1000 elementów. I podobnie tutaj, jakbyśmy dali na przykład 10 słów, no to mamy 10 razy 5, nie? Czyli 50 różnych kartoników, które teraz trzeba podopasowywać, trzeba jakoś w jakiś sposób to tak zrobić, żeby to dziecko miało takie poczucie, wow, ile udało mi się osiągnąć, ale jego mózg przepracowuje wszystko, po prostu wszystko. Przepracowuje obraz, przepracowuje tekst. Przepracowuje znak migowy, przepracowuje język polski. To jest w ogóle wow, nie? Marta się pokazała. Marta, może chciałabyś coś powiedzieć, bo Tak, właśnie testowałaś. uciekłam do sypialni, bo to ja miałam okazję testować nasze rozwiązanie zarówno w Rydzynie, jak i właśnie indywidualnie z dziećmi głuchymi i słabosłyszącymi. I to, co też było bardzo niesamowite, to to, że rodzice, bo tutaj akurat chcę powiedzieć o tych indywidualnych warsztatach, że rodzice po raz pierwszy dostali od nas coś, z czego mogą korzystać, żeby ich dziecko mogło poznawać ten język polski, bo akurat tutaj większość dzieci, z którymi testowałam to rozwiązanie, miało rodziców głuchych.
I tak naprawdę ci rodzice pierwszy raz dostali coś, z czego oni sami, jako oni w domu, chcąc temu dziecku dać te elementy, zarówno języka migowego, jak i polskiego, mogą korzystać u siebie po prostu. Bez żadnych wymyślnych rzeczy i też bez dodatkowego wykładania jakiejś gotówki albo wymyślania, co dzisiaj mogę zrobić dla tego dziecka. A niestety no, takich narzędzi na rynku brakuje. Tak, gotowy produkt w zasięgu ręki praktycznie. Bez ograniczeń, bo jeżeli ktoś powie, a ja bym chciał, żeby było zoo, żeby chciałbym swoje dziecko nauczyć zwierzątek. Dobra, zróbmy to. Opowiedzmy też o zwierzątkach krótko. W języku polskim teraz mamy coraz więcej narzędzi, które pozwalają nam stworzyć teksty łatwe, nie proste, zgodnie z zasadami ustawy o dostępności. Możemy zrobić kolaż zdjęć. Naprawdę mamy XXI wiek, sztuczną inteligencję, czaty, GPT. Wow, to tak dobrze nie było nigdy. I ta technologia, zawsze mówię technologia w służbie człowieka. I kiedy mówię o spacerze, to używam właśnie tego określenia. Ona jest w naszej służbie i ona ma służyć i ona służy. Tak, zaraz jeszcze przejdziemy do też takiej pewnie krótkiej rozmowy na temat możliwych zastosowań, ale tu jeszcze dostałam bezpośrednią wiadomość z takim pytaniem, czy te karty, które służyły Wam do testowania, czy one są gdzieś dostępne? One zostały u nas w biurze i mamy je w plikach, nie? Bo my żeśmy zrobili po prostu komplet to, co było uwidocznione w spacerze wirtualnym. Mieliśmy w formie zdjęć i takich umownych, jak to się nazywa, ujęć top klatek, o może tak, bo nie pamiętam słów. Nie, jak trzeba było zamigać, załóżmy dzień, no to było zdjęcie tego układu, bo wiecie, żeby pokazać język migowy, my co prawda robiliśmy pstryk i pstryk, nie? Czyli robiliśmy jak zdjęcie początkowe i zdjęcie końcowe dotyczące ruchu języka migowego. Czasami były trzy elementy ze zdjęciem. No ale język migowy trzeba pokazać w filmie, więc jeszcze kiedy było to testowane, to mieliśmy ten język migowy pokazany przy pomocy zdjęć, screenów, tego słowa mi brakowało, przy pomocy screenów z filmów, ale były też pliki filmowe. Więc to tak naprawdę zależy tutaj od generatora dostępności, czy te pliki filmowe, i te pliki ze zdjęciami, to co przygotowaliśmy, czy możemy to udostępniać, czy nie, na jakich zasadach, no bo wiemy, że to był projekt, który został zrealizowany bezpośrednio z Waszych środków, no i Wy macie je do dyspozycji. Okej, to myślę, bo to generalnie było takie narzędzie pomocnicze służące testowaniu, ale Tak. myślę, że nie ma problemu. My możemy to też opublikować jakby z taką informacją, że był to taki prototyp do dalszej pracy. Także myślę, że jeśli wy nie macie nic przeciwko i macie to dostępne w plikach, to też możemy to upowszechnić. Może komuś się rzeczywiście przyda, nie? Do rozwijania Okej, jakichś musimy swoich to znaleźć, pomysłów. No, uporządkować ze i spokojem. jak najbardziej możemy to udostępnić każdemu, kto chciałby z tym popracować i przetestować. Super. Tak, właśnie dostałam bezpośrednią wiadomość z podziękowaniem za tę odpowiedź, także mamy ten temat. A jeszcze właśnie chciałam jeszcze zapytać się Olgiet o to, jak wygląda projektowanie tak od takiej może technicznej, organizacyjnej strony, jak wygląda projektowanie takiego spaceru? Czy to jest trudne, gdyby na przykład, nie wiem, znalazła się jakaś szkoła, która chciałaby zrobić taki spacer wirtualny po swoich szkolnych klasach, pomieszczeniach szkolnych? Czy to jest skomplikowany proces zaprojektowanie, wykonanie takiego spaceru? Znaczy, zależy o co pytasz. No bo jeżeli pytasz o tą część techniczną, to myślę, że pan Grzegorz Duda powiedziałby, że no nic prostszego, bo robiliśmy pałac prezydencki, bo oni rzeczywiście robili pałac prezydencki i cały pałac jest w spacerze wirtualnym umieszczony, nie? Ale myślę, że jeżeli ktoś chce robić to sam przy pomocy takich swoich specjalistów,
To może to być sporym wyzwaniem. Myślę, że jednym z trudniejszych elementów jest zaszycie filmu i zrobienie to w taki sposób bardzo, bardzo poukładane, żeby, tak jak tu widzieliście, najeżdżacie na znaczek, ale ten znaczek od razu ma przełożenie na całą rzecz, czyli cała rzecz się podświetla na zielono, nie? To jest bardzo ważne. Myślę, że te techniczne aspekty dzisiaj są dużo łatwiejsze niż zanim żeśmy zrobili spacer. No bo dzisiaj może ktoś powiedzieć, zrobimy tak jak on. Nie? Więc jest to łatwe. Jeżeli zaś chodzi o tą część merytoryczną, to myślę, że to też nie jest trudne, ale wymaga sporego zaangażowania. Ja jeszcze raz to powiem, tam zobaczycie na końcu, ale przy tym projekcie pracował cały nasz zespół. To nie było tak, że ja sobie usiadłem i powiedziałem, dobra, to ja to zrobię. Nie, tutaj Marta, Pamela, Sandra, Patrycja, naprawdę wiele osób, tam wszystkie te osoby możecie przeczytać właśnie, jeżeli chodzi o zaangażowanie zespołu przy tym projekcie. I co było takim największym wyzwaniem właśnie od strony merytorycznej? Co wam zajęło najwięcej czasu, energii, jakichś rozkmin, dyskusji? Myślę, że dobór zdjęć. To zdjęcie jest dobre. Pamiętam, że były dyskusje, nie wiem, no, firanka. Czy wy widzicie tu firankę? Były takie zdjęcia, które dobraliśmy, wydrukowaliśmy. Nie, nie widać tutaj tego. Szczególnie te elementy w izolacji. No, żeby to było takie, popatrzę i widzę, nie? Bo z kubkiem nie ma problemów, czy z grzebieniem. No, grzebień to grzebień, ale są takie elementy, których sfotografowanie nie jest jednoznaczne, ujęcie nie jest jednoznaczne. Posiłkowaliśmy się też płatną stroną ze zdjęciami, co było dużym ułatwieniem, ale jednocześnie było też sporym wyzwaniem, no bo musieliśmy wpisywać hasła i wyszukiwać najbardziej odpowiednie zdjęcie, a potem kontekst. Wiecie, znalezienie teraz tego zdjęcia w odpowiednim kontekście, realnym kontekście, nie? No bo to nie jest tak, że wpiszemy pokaż mi prześcieradło w kontekście. Być może już teraz jest. Nie pracuję na czatach GPT, ale być może teraz to już byłoby łatwiejsze. Wtedy żeśmy po prostu wpisywali prześcieradło, załóżmy, i pojawiały się różne odpowiedzi w programie. I okej, ta odpowiedź jest dobra, to nam się nie podoba. Myślę, że zdjęcia, bo ze znakami też były problemy, ale tutaj dzięki współpracy właśnie z Kariną i z zespołem głuchych w Polsce udało nam się wiele znaków pokazać w sposób właściwy, bo są takie znaki, które są oczywiste i my je znamy, ale patrząc na kuchnię, łazienkę i pokój, pojawiają się chociażby o, taka zabawka jak PlayStation. Ja nie mam PlayStation, nie grałem w PlayStation, nie lubię PlayStation. Nie wiem, jak to się miga. Nie miałem potrzeby zamigać PlayStation, ale stoi w pokoju. Nie może być PlayStation bez znaczka migowego. No więc okej, okay, no to robimy wywiady, dzwonimy, piszemy, jak miga Jak to ludzie PlayStation. migają? Tak, dokładnie. No więc to było też sporym wyzwaniem. Jasne. Okej, to jeszcze teraz chciałam Państwa zaprosić do dyskusji, jakie Wam się tutaj pomysły rodzą, do czego jeszcze można by wykorzystać taki wirtualny spacer językowy, w jakich kontekstach, sytuacjach, czy gdzieś w Waszych organizacjach mogłoby się takie narzędzie przydać? O, widzę, jest głos? Tak, bo... Okej. Dla mnie fajne byłoby, gdyby to było jakieś podwórko. Takie na zewnątrz. Nie wiem, ławka, drzewo, huśtawka. Dla dzieci to huśtawka. Plac zabaw, czyli tak? Widzisz to tak, żeby jakiś plac zabaw, jakiś obszar. No, super. A takie przestrzenie jakby poza prywatne, nie? Które na przykład A mogą myślę, służyć że integracji. Ważnym Żeby dziecko mogło powiedzieć, że miejscem. chce iść na dwór i się pochuśtać. Tak, Olga, słuchaj cię. Przepraszam, weszłam wam słowo. Myślę, że takimi miejscami, które myślę, że powinny być w kolejnym etapie takiego spaceru, to są miejsca, które może nie są często odwiedzane, ale są ważne w kontekście jakby życia, czyli na przykład przychodnia,
Może tak często też sąd nie jest odwiedzany, niemniej na pewno osoby głuche też korzystają, tak, z takich miejsc, więc takie miejsca, które może tak często nie odwiedzamy, ale albo urzędy na przykład, tak, żeby pójść coś załatwić. No ja sobie tak myślę, ze względów rozwojowych, to bym zrobił wywiad z mamami. Z mamami, które mają dzieci tam do 4. roku życia, nie? I zrobiłbym wywiad, taką ankietę, trochę na bazie listy Ogdena. Ogden to jest taki człowiek, który na początku XX wieku opracował listę najczęściej wypowiadanych słów w każdym języku na świecie i pojawiła się taka lista Ogdena, 1000 najbardziej potrzebnych słów. I mimo że mamy XXI wiek, minęło 100 lat od jego listy, to ta lista wciąż jest podstawą na przykład do Basic English jest takim punktem odniesienia do wszystkich języków na świecie. Naprawdę bardzo niesamowity człowiek. I myślę sobie o takiej liście mam, nie? Gdzie mamy powiedzą, wiesz co, no ja najczęściej mówię do dziecka, że będzie coś jadło, że będzie piło, albo że chce kubka, albo że chce siusiu, rozumiecie, nie? I wtedy jak stworzymy sobie jakąś taką listę jego potrzeb, że chce się pobawić, ale chcesz pobawić się autkiem czy lalką, nie? Chcesz piłeczką czy czymś? I jeżeli stworzymy taką listę słów potrzebnych do tej pierwszej komunikacji, no to byłoby naprawdę fenomenalne, bo byśmy wyszli poza pomieszczenia, gdzie już mogłoby powiedzieć o PlayStation albo o tym, że tam jest kubek, nie? I weszlibyśmy w jego potrzeby. Po prostu słownik potrzeb by się pojawił. Czasowników, których nie ma, a które są bardzo, bardzo, bardzo trudne do pokazania na zdjęciu, ale bardzo łatwe, jeżeli chodzi o język migowy. Więc no, myślę, że czasownik jeść, pić, chcieć, ujęty w spacerze wirtualnym byłby sporym wyzwaniem, ale lubimy wyzwania. Tak, to jest właśnie piękne w innowacjach społecznych. My stawiamy na mikroinnowacje, czyli takie małe, proste rozwiązania, czasami ich zalążki, które właśnie mają potem inspirować do tego, żeby rozwijać to na większą skalę w innych kontekstach. Także wy stworzyliście, tak jak powiedziałeś, taką ciekawą bazę, pokazaliście modelowo, jakby to mogło wyglądać i naprawdę można z tym zrobić bardzo wiele rzeczy, nie? W bardzo różnych miejscach i kontekstach. Ja powiem jeszcze, że nawet duże firmy się zainteresowały naszym spacerem i dostaliśmy taki feedback od jednej z ogromnych firm na świecie całym, że to byłoby idealne, gdyby w taki sposób wdrażać nowych pracowników do pracy. Nie? A szczególnie, bo to już tak naprawdę spacer powstał po COVID-zie, ale mówili, że gdyby w czasach COVID-u mieli coś takiego, to byłaby bomba, nie? Że mogliby robić spacery wirtualne z oprowadzaniem w każdym wymarzonym języku, bo przecież jak trzeba, nie wiem, złożyć pudełko, no to po prostu dobieramy tylko w jakim języku? W hiszpańskim. No to ładujemy kontent hiszpański. Mamy. Bo złożyć to jest złożyć, nie? Tak, i właśnie tak sobie myślę, że w kontekście takiego onboardingu, nie, jakby wprowadzania nowego pracownika do pracy, to pewnie można takie tworzyć nawet zindywidualizowane projekty pod konkretną, nie wiem, fabrykę, magazyn, nie, gdzieś tam używając tych rzeczywistych przestrzeni, oprowadzając po nich, nie? Faktycznie stwarza duże możliwości też w tym kierunku. Czy jeszcze ktoś chciałby się podzielić jakimś swoim pomysłem? Ja się nie widzę. No właśnie, bo tutaj też mówiliśmy o tym, że bardzo różni mogą być też odbiorcy takich spacerów. Już wspominałeś właśnie o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, czy dzieciach z spektrum autyzmu, dla których to jest świetne narzędzie. I właśnie też tak myślę, że pod kątem zastosowania do różnych grup tutaj też mamy bardzo dużo możliwości, nie? Bo może to równie dobrze służyć osobom dorosłym, o na przykład osobom starszym, które zaczynają mieć jakieś problemy związane z demencją i może być to takie świetne narzędzie usprawniające pamięć, nie? Dokładnie. I tak jak mówiłem, nie trzeba wiele, żeby zaimplementować do spaceru taki silnik, czyli taki model gry, gdzie to byłoby też ciekawe, nie? Takie intrygujące. Co mi się otworzy, jak przejdę pokój, albo jak wyjdę na podwórko, to w jaką stronę pójdę, co się stanie, czy otworzy się furtka, czy może drzwi do piwnicy.
Naprawdę, to jest, no, można zrobić teraz wiele. Tak, przeglądam się na jakieś wiadomości, nie ma, ale właśnie tak jeszcze pewnie już zmierzamy do końca i podsumowując, chciałam jeszcze zapytać o Wasze przemyślenia. Czy to był trudny proces, tak jak mówiłeś, zaangażowany cały zespół, mnóstwo zasobów czasowych, ogromny wysiłek i energia. Jak tak z perspektywy czasu myślisz o wchodzeniu w innowacje społeczne, o tym procesie eksperymentowania, to czy uważasz, że warto? No, odpowiedź jest tylko jedna, nie? Oczywiście, że warto i ja jestem też miłośnikiem takich projektów, które widzę. Znaczy, bardzo nie lubię sprawdzać rzeczy oczywistych. Bardzo nie lubię wydawać publiczne pieniądze na to, żeby udowodnić naukowo, że czegoś nie można, nie? Nie chcę mówić o przykładach w naszym kraju, bo nie o to chodzi, to jest, świat jest mały, ale często jest tak, że rzeczywiście ktoś się angażuje w innowacje, sprawdzając coś, co na starcie mogłoby być już określone jako niepotrzebne i raczej niewykorzystywane. A my myślimy w towarzystwie GEST o tym, żeby jak już coś robimy, to po pierwsze zróbmy to bardzo dobrze, nawet jeżeli to będzie kosztowało więcej niż zakładaliśmy, albo nie róbmy tego w ogóle, no bo półprodukty nas nie interesują. W przypadku innowacji to jest też tak, że dobrze byłoby zrobić pewien wywiad, rozeznać się, tak jak w moim przypadku, nie? Tutaj drogowskazem byli rodzice. Jeżeli mam robić narzędzie dedykowane ich dzieciom, to muszę posłuchać ich głosu. Ja nie mam dzieci, więc ja nie mogę powiedzieć: ja, Olgierd Kosiba, powiem wam, co wy musicie robić ze swoimi dziećmi. No nie, no zapytam się was, potrzebujecie tego, nie? To, co było z tym japońskim, nie? Bez sensu, tak? Okej, dobra, zmieńmy to. Bez kontekstu, dobra, dajmy bez kontekstu, ale ogólnie narzędzie super, nie? Więc jeżeli pójdziemy w tą stronę, w stronę wywiadu, w stronę takiego narzędzia, którego jeszcze nie ma, ale gdzieś tam z tyłu głowy widzicie, że to mogłoby być potrzebne, no to tylko i wyłącznie nie bać się. Jesteśmy naprawdę tak kreatywnym narodem. Nie bez powodu się mówi, że w Polsce jest najwięcej wynalazców. Gdyby pozwolono za komunę, już nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek, ale stworzyć to, co planował, to pierwszy komputer, pierwszy laptop byłby w Polsce. No, my jesteśmy krajem innowatorów, więc nie możemy się zatrzymywać. To jest takie ważne przesłanie, bo chciałam w tym kontekście powiedzieć, że teraz właśnie w inkubatorach innowacji społecznych jesteśmy w takim ważnym momencie, gdzie kończymy ten projekt i pokazujemy Wam jego efekty, ale też już przygotowujemy kolejną edycję. I jak dobrze wszystko pójdzie, trzymajcie kciuki, to już na początku, dziękujemy, to już na początku przyszłego roku będzie można się do nas zgłaszać w kolejnej nowej edycji ze swoimi pomysłami, gdzie mamy też dla Was przygotowaną szeroką ofertę właśnie wsparcia merytorycznego, finansowego, organizacyjnego w eksperymentowaniu wokół swoich pomysłów. Także zapraszamy, śledźcie naszą stronę, ja wkleiłam wyżej link do niej. Także pozostawiam Was z tym pozytywnym przesłaniem Olgierda i świetnymi doświadczeniami Towarzystwa GEST, pokazującymi, że warto w to włożyć trud, nie? Bo efekty są super. No, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem opowiedzieć więcej na temat spaceru wirtualnego. Cieszę się, że też jest to nagrywane, że będzie to dostępne. Cieszę się, że jest to tłumaczone na język migowy. Naprawdę, no, to jest najwyższa jakość i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. No i chciałbym, żeby jak największej ilości osób, rodziców, ale też nauczycieli ten spacer trafił. Tak. To też jest jakby kolejne wyzwanie przed nami wszystkimi. Będziemy pewnie je zaopiekowywać. Okej, no to w takim razie dziękuję Jeszcze Państwu. dodam tylko na Tak. koniec, tak mi przyszło do głowy, że jakby ktoś chciał prywatnie porozmawiać, nie, to jestem na Facebooku, możesz też napisać, Malwina, adres e-mail czy numer telefonu do mnie. Bardzo, bardzo chętnie zapraszam też tutaj w Poznaniu na kawę do naszego biura na Wyspiańskiego. Także lubimy rozmawiać, lubimy się rozwijać, lubimy
konfrontować, nawet jak ktoś powie, słuchajcie, ale to mi się nie podoba, albo to trzeba byłoby zmienić. Lubimy krytykę, bo jak ktoś tylko się ze wszystkim zgadza, to nie pozwala się rozwijać, nie? Więc śmiało, śmiało, naprawdę. Nie bójcie się, kontaktujcie się, jesteśmy mega otwarci. Ja Wam właśnie tutaj wklejam maila do Olgierda i numer telefonu. Jak słyszeliście, można zawsze wpaść do towarzystwa Gest na kawę i zobaczyć, Polecam moją pyszną. i zobaczyć, jak w praktyce Jest. wyglądają Poza kawą dzieci. towarzystwo jest najważniejsze i co ja zauważyłam, to jest chyba jedno z najczystszych biur, w jakich byłam w życiu. Naprawdę. O, jak ktoś docenia takie aspekty, to jest bardzo, bardzo dobra recenzja. Nie, Dobra, no super. dobra, to Super. No to w każdym razie jesteśmy w kontakcie i pozostajmy w kontakcie. Dzięki wielkie, Olgierd, jakby przetrzymaliśmy cię tutaj bite 2 godziny. Także już myślę, że należy ci odpoczynek do końca dnia. Także o, dzięki za przekażę. świetne zaangażowanie w to spotkanie. Dziękuję naszym świetnym tłumaczkom, Karinie i Kamili, które tutaj dzielnie cały czas tłumaczą spotkanie. Dzięki wielkie. Dziękuję Oldze i zespołowi inkubatora, który przygotowywał to spotkanie. I pozostajemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego, Jasne. miłej reszty dnia. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.